Cześć, tu Magdalena, a to jest babeczka jagodowa oraz świeczka w formie cyfry 2. A dlaczego świeczka i forma? Ponieważ kanały YouTube'owe również obchodzą urodziny. Jeee! I to są właśnie drugie urodziny mojego. I z tej okazji drugich urodzin mojego kanału chciałabym Was zaprosić na coś takiego nietypowego dla mnie, ponieważ chciałabym z tej okazji... O, zdmuchna świeczka. Wiecie, niebezpieczeństwo pożaru i te sprawy. Chciałabym Was zaprosić do mojej biblioteczki tak bardziej intensywnie niż zwykle, ponieważ przeważnie pokazuję tylko jedną książkę, albo jeżeli jest to podsumowanie, to kilka książek, które czytałam ostatnio. No i w tle tylko widać część mojego księgozbioru, a dzisiaj chciałabym Was właśnie z okazji drugich urodzin kanału zaprosić na bookshelf tour i pokazać wszystkie książki antyczne, jakie posiadam w domu. Więc nie przedłużając już bardziej tego wstępu, zapraszam Was na fanowską tyradę o nie wiem ilu książkach, bo nie liczyłam. Magia cięcia. W tej chwili mamy już zupełnie inny kadr. Stoję na biurku, którego kawałek zwykle widzicie, na które zwykle odkładam książki, o których mówię, ponieważ będziemy teraz nagrywać pod sufitem. Teraz właśnie jest ta chwila prawdy, okaże się co mam, a czego mi oczywiście jeszcze brakuje, bo świadoma gigantycznych braków w mojej biblioteczce oczywiście jestem. A zaczynamy od półki takiej dość specyficznej, ponieważ jest to półka książek bez wymienionych autorów. Zwykle są to zbiory tekstów, jest kilku autorów, czasami autorzy są nieznani. I zaczynamy od zbioru Sielanka grecka. Sielanka to jest gatunek przede wszystkim traktujący o tematyce mitologicznej, czasami też okolicznościowej. Dalej trzy stylistyki greckie. Arystoteles retoryka, Demetriusz o wyrażaniu się oraz Dionizjusz o zestawianiu wyrazów. Dalej mamy grecką nowelę antyczną. Są to przede wszystkim fragmenty większych dzieł, które tak na spokojnie można wyjąć z całości, ponieważ same w sobie stanowią pełne zamknięte historie, albo są to po prostu krótkie formy narracyjne z różnych epok greckiego antyku. Zaczynamy od Homera, tak? Są tutaj rzeczy wyjęte z Iliady i przetłumaczone na przykład prozaicznie, ale są też różni inni autorzy, tacy jak Nonnos, Muzaios czy Herodot. Jest także kilka bajek Ezopa. Ale idziemy dalej. Liryka starożytnej Grecji. Wiersze poetów archaiczych, przede wszystkim VI-VII wiek przed naszą erą. Nie są to absolutnie wszystkie fragmenty, przede wszystkim fragmenty, bo większość jednak tych wierszy nie zachowała się w całości, jakie kiedykolwiek odkopano gdzieś i odczytano z papirusów. Natomiast jeżeli chodzi o polski rynek, to chyba jest to nadal najbardziej obfite opracowanie tematu i opracował to Jerzy Danielewicz. Kolejna rzecz. List antyczny, tym razem antologia również zawierająca korespondencję zarówno bliżej nieznanych postaci historycznych, czyli po prostu prywatnych jakichś osób, które żyły w antyku, ale mamy także tutaj listy urzędowe, na przykład z terenu Egiptu, także korespondencję władców helenistycznych oraz oczywiście wybór z korespondencji obfitych wielkich pisarzy, takich jak Cyceron, Pliniusz, Epikur, Fronton, Apoloniusz, Stiany itd., itd. Trzy poetyki klasyczne, Arystoteles Poetyka, Horacy List do Pizonów oraz Pseudo-Longinus o górnolotności. I o ile Horacego i Arystotelesa sądzę, że nie mam co przedstawiać, no to Pseudo-Longinus może niejedną brew, tak sądzę, unieść. Jest to nie wiadomo kto, kto żył w sumie nie wiadomo kiedy. Sądzimy, że być może jakoś w okolicy trzeciego, drugiego może wieku naszej ery. Jego pismo jest w ogóle takie też bardzo tajemnicze, ponieważ jest tylko w jednym manuskrypcie dołączone do poetyki Arystotelesa. Kolejna rzecz, dwa tomy, rzymska krytyka i teoria literatury. Fragmenty dzieł czy listów pisarzy rzymskich, które dotyczą po prostu takich zagadnień teoretyczno-literackich, oceny twórczości własnej, czasami oceny twórczości także innych pisarzy, Cyceron, Seneca, Quintilian, Tacyt, Fronton i inni. Rzymskie spojrzenie na literaturę, jak dla mnie must read. No i dalej jesteśmy także w Rzymie, rzymska elegia miłosna. Jak sam tytuł wskazuje, wiersze miłosne różnych autorów oraz jednej autorki, Sulpicji. Znajdziemy tutaj Tibullusa, oprócz niej Propertiusza, Owidiusza. No i na koniec rzymska nowela antyczna, zasadniczo to samo, co we wcześniej pokazywanym zbiorze. Grecka nowela antyczna, tylko no po prostu już piśmiennictwo łacińskie, a nie greka. I to jest ten zakątek, który jest związany z jedną konkretną, jak na pewno zauważyliście, serią arcydzieła kultury antycznej.
tutaj przechodzimy już teraz do książek, no nie wyglądających już tak spójnie ze sobą, ale łączy je z całą resztą półki właśnie też to, że nie wiadomo, kto napisał, albo są to zbiory. I zaczniemy od Filogelosa, o którym miałam okazję już na kanale mówić. To jest jedyny zachowany z antyku rzymski, chociaż pisany po grecku, zbiór żartów. W rzymskie suchary, po prostu. Czy śmieszne? No, czasami. Trzeba przyznać, że w różnym stopniu są udane, a poszczegóły oczywiście zapraszam do odpowiedniego materiału. Jeśli chodzi o książki, o których już na kanale mówiłam, to wszystkie linki będą oczywiście w opisie. Kolejna rzecz, Eratosthenes i Hyginus Constellation Myths oraz do tego dołączone jest malutkie dziełko Aratosa Phainomena. Jak wszyscy wiemy, konstelacje na niebie, gwiazdozbiory mają swoje nazwy, które jakoś tam się odnoszą do mitologii, ale one nie powstały dlatego, że najpierw powstał mit. Nie, nie, Grecy bardzo wiele gwiazdozbiorów odziedziczyli albo po przodkach, albo przejęli z innych kultur, no i później jakoś próbowali wpisać to wszystko w swoją rzeczywistość mityczną, dlatego jest tyle przeczących sobie czasem wersji Early Greek Philosophy. No myślę, że tytuł mówi mniej więcej wszystko, nie ma co się tutaj chyba nad tym rozgadywać za dużo. I powraca do nas liryka starożytnej Grecji, coś co już dzisiaj widzieliśmy. Ja tę książkę kupiłam dosłownie chyba dzień czy dwa po rozpoczęciu studiów w taniej książce, nie wiedząc, że w serii tej, którą prenumerowałam, również się ta książka pojawi, także ona się pojawiła dość późno w serii, a akurat dobrze, że kupiłam to, bo na pierwszym roku było mi to bardzo, bardzo przydatne. I tutaj taką ciekawostkę bym wam chciała pokazać. Tą ciekawostką są nowo odczytane teksty Safony oraz Archilocha, kiedy byłam, nie wiem, chyba na drugim roku studiów albo trzecim. Po prostu z papirusów udało się odzyskać, tak, teraz szeleszczę kartkami, kolejne fragmenty dwojga tych poetów. I z wykładem był Jerzy Danielewicz u nas na uniwersytecie, rozdawał nam kserówki swojego świeżutkiego tłumaczenia, no i oczywiście tematycznie dołożyłam je do liryki starożytnej Grecji. I kolejna rzecz, liryka grecka, tym razem opracowanie Krystyny Bartol, tom pierwszy, Jamb i Elegia, to są kolejne wiersze kolejnych poetów. No, do tego jest drugi tom o tytule Melika, który już wtedy, kiedy studiowałam, kiedy to zakupiłam, był praktycznie niedostępny, nie mam go, na studiach korzystałam oczywiście z egzemplarza bibliotecznego, mam nadzieję, że kiedyś uda mi się dokupić, bo to jest fantastyczna rzecz, ale nie ma co się zatrzymywać, pędzimy dalej. A dalej jest antologia palatyńska, jest to zbiór epigramów, w języku polskim dysponujemy tylko i wyłącznie wyborem, w oryginale jest tu około 230 poetów greckich z różnych epok, od czasów przede wszystkim helenistycznych do bizantyjskich, wcześniejszych no raczej nie ma. Około 900 roku, ale nie wiemy dokładnie kiedy, zebrał to wszystko w 15 ksiąg Konstantyn Kefalas. Całość zawiera około 3700 krótkich właśnie form wierszowych o różnej tematyce. Antologia ta, jak została zebrana, tak została niebawem zapomniana i odnaleziono ją dopiero na początku XVII wieku właśnie w Bibliotece Palatyńskiej w Heidelbergu, stąd nazwa tego zbioru. I idziemy do Rzymu, cofamy się troszeczkę w przeszłość, satyrycy rzymscy, Horacy, Persiusz, Juvenalis. Satyra w starożytności była słowem troszeczkę inaczej pojmowanym niż dzisiaj. Niekoniecznie musiała mieć ten taki ton właśnie, który dzisiaj określamy jako satyryczny, chociaż oczywiście on się w pewnym momencie w tym gatunku pojawił. Satyry początkowo były po prostu utworami o różnorodnej tematyce, coś jak sermones, czyli gawędy. Natomiast na pewnym etapie rozwoju oczywiście gatunek ten się sformalizował, przede wszystkim zaczął być pisany tylko i wyłącznie heksametrem, jak również nabył właśnie tego lekkiego, zaczepnego, kpiącego, czasami wręcz złośliwego tonu. A i najważniejsze, satyra tota nostra est, napisał o tym gatunku Kwintylian, ponieważ satyra dokładnie taka jest, cała nasza, tak o niej myśleli Rzymianie, ponieważ to oni wymyślili ten gatunek literacki. Idziemy dalej. Wybór mniejszych źródeł historycznych z okresu późnego antyku. Jak na razie to jest pierwsza książka z tych wszystkich, które wam pokazywałam, której nie przeczytałam. Książek, których nie przeczytałam, będzie dosłownie kilka, no może kilkanaście dzisiaj. To jest nóweczka, kupiłam niedawno i ponieważ nie jestem jakoś super zorientowana w historii późnego antyku, no to będę musiała się do niej przygotować, dlatego jeszcze się kisi tak lekko na półeczce i czeka na swoją kolej. Sądzę, że najpierw chyba powinnam przeczytać Jordansa i parę innych rzeczy.
A Jordanesa dzisiaj wam nie pokażę, bo dopiero do mnie idzie, haha. Ale mamy coś jeszcze, tym razem edykt cesarza Augusta z roku 15. Jeżeli chodzi o ten edykt, no to stoi on tutaj, ponieważ nie sądzę, żeby osobiście napisał go August. Prawdopodobnie tylko uchwalił pewną rzecz, a jego urzędnicy już spisali ją i ubrali w słowa, dlatego jest osobno, a nie tam, gdzie autorzy znani z nazwiska. I jeżeli chodzi o ten edykt, to jest to rzecz niesłychanie króciutka. Tutaj mamy wstęp, tutaj mamy dosłownie przepisany edykt z brązowej tabliczki, ponieważ jest on właśnie na brązowej tabliczce umieszczony. Jak widać, jest tutaj dużo jakichś takich kropeczek, króciutkich trzyliterowych słów, ponieważ oczywiście miejsce nie jest nieskończone na małej tabliczce, więc je oszczędzano. Więc tutaj jest dosłowne przepisanie. Tutaj jest już rozwinięcie tych wszystkich skrótów, więc mamy pełną treść. A tutaj jest już tłumaczenie. Dalej jest komentarz, 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 komentarz. Przypisy na końcu. Nienawidzę, ale trudno. No i tutaj mamy zdjęcia tejże tabliczki, na której edykt się znajduje, oraz mapę, żebyśmy wiedzieli, jakich plemion dotyczy, ponieważ on reguluje stosunki między Imperium Rzymskim, tutaj jeszcze bibliografia, a dwoma plemionami z Półwyspu Iberyjskiego. Dalej mamy Argonautyki Orfickie. O tym już kiedyś wspominałam na kanale Epos z V, wydaje nam się, bo nie jesteśmy pewni, wieku naszej ery, więc już taki schyłek antyku zupełny, opowiadający o wyprawie Jasona i Argonautów po Złote Runo z perspektywy Orfeusza, który oczywiście brał udział w tej wyprawie, bo ta zasada, że jak się idzie na questa, to trzeba wziąć barda ze sobą, to jest właśnie stąd. Także tak, dalej. Granides, o magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni. To jest rzecz, można powiedzieć, że taka alchemiczna. Zawiera wiedzę magiczno-medyczną na temat ukrytych właściwości właśnie roślin, zwierząt i kamieni, po 24 rzeczy na każdą z tych kategorii. Przekazana tutaj mądrość ma pochodzić bezpośrednio od tak zwanego Hermesa Trismegistosa, który jest takim bóstwem synkretycznym. Jest to mieszanina trochę Hermesa, a trochę egipskiego Tota, opiekuna pisma, magii oraz duchów. Jeszcze nie czytałam całości, czytałam tylko na razie wstęp. I ostatnia rzecz na tej półce, też źródło historyczne, edykt króla Teoderyka. Teoderyk to już są lata rzeczywiście po upadku zachodniego cesarstwa, natomiast ten edykt jest tak intensywnie zanurzony w rzymskiej myśli prawnej i tak bardzo nawiązuje do prawodawstwa rzymskiego, że tematycznie niesłychanie się tutaj z antykiem łączy, dlatego jak najbardziej pasuje mi tutaj do mojej półeczki. I teraz muszę wykonać cięcie, ponieważ przenosimy się na półkę niżej. Od drugiej półki będziemy mieć już autorów konkretnych, poukładanych, powiedzmy, że alfabetycznie, z tym, że w przypadku autorów przede wszystkim rzymskich to będzie takie nieco umowne, bo jeżeli kogoś kojarzę głównie z kognomenu, jak Cezara, to będzie pod C. Ale jeżeli kogoś kojarzę bardziej z imienia, to będzie pod literką, na którą się zaczyna imię. Także na przykład Józef Flawiusz będzie pod J, a nie pod F, Marek Aureliusz będzie pod M, a nie pod A i tak dalej. Nie wiem, na ile ma to sens. Ma to sens dla mnie. Chodzi o to, żebym po prostu łatwiej się orientowała w własnym księgozbiorze, żeby łatwiej mi było szukać konkretnych autorów, ale oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś pomocne uwagi, to chętnie w komentarzach przyjmę. I półeczkę tę zaczynamy od mówcy ateńskiego z V wieku przed naszą erą, Aeschinesa oraz jego mów. Aeschines oczywiście był politykiem, był także jednym z najwybitniejszych 10 greckich mówców. Jeśli chodzi o innych polityków i mówców, to miał słynną na cały świat antyczny kosę z Demostenesem, którego dzisiaj też jeszcze zobaczymy. Jego mowy nie tylko są takimi idealnymi przykładami właśnie retoryki greckiej, ale także pozwalają zajrzeć gdzieś tam w porządek społeczny starożytnej Grecji. Był trochę takim też plotkarzem, trzeba przyznać, bardzo przyjemnie się czyta, polecam zdecydowanie. I drugi autor, którego sądzę, że nie muszę jakoś super przedstawiać w tej chwili, to Aeschylus, o którego trzech tragediach o cyklu Oresteja miałam okazję już na kanale opowiadać. Tutaj mam pełne wydanie wszystkich jego 7 zachowanych tragedii, przełożył Stefan Srebrny. Tutaj mam 2 rzeczy Prometeusza Skowanego oraz Persów w przekładzie Jana Kasprowicza i Stanisława Witkowskiego oraz ostatnie tłumaczenie już z XXI wieku, Robert Chodkowski. Idziemy dalej i idziemy do postaci bardzo nietuzinkowej, do dosłownie księżniczki na tym regale.
Anna Komnena oraz jej Aleksiada 2 tomy. I o Annie chyba chciałabym powiedzieć parę słów więcej, bo to jest bardzo nietuzinkowa postać. Jedyna autorka w ogóle na moim regale. Nie jesteśmy już w kulturze greckiej, nie jesteśmy w kulturze rzymskiej, jesteśmy w Bizancjum, dokładnie w XII wieku, ale tak w serii arcydzieła kultury antycznej również dzieła bizantyjskie, które do tego antyku jakoś nawiązywały się, pojawiły, dlatego ona tutaj na tej półce jest. Od dziecka była bardzo intensywnie przez rodziców kształcona, ponieważ nie mieli męskich potomków i Anna miała być potencjalną następczynią tronu, a właściwie no, może nie tyle ona następczynią, co następcą jej mąż, zresztą nawet małżeństwo odpowiednie zaaranżowano, planom oczywiście położył kres pojawienie się na świecie jej młodszego brata i wtedy Anna została wydana szybko za mąż w wieku lat całych 13 za przyjaciela oraz doradcę jej ojca Nikefora Bryenniosa, który dzisiaj się jeszcze pojawi, ponieważ także był pisarzem. Właśnie tenże Nikefor miał zainteresowanie przede wszystkim historyczne i on planował napisać dzieło o wojnie Aleksego z Normanami, a za pisanie wzięła się sama Anna i napisała chyba największe arcydzieło po prostu literatury bizantyjskiej. To się czyta absolutnie wspaniale. Polecam tym bardziej, że to jest indywidualistka. To jest pisarka, która nie przedstawia nam tylko i wyłącznie historii, ale także siebie w tej historii umieszcza. I nie tylko jako postać historyczną, ale pokazuje nam swój proces twórczy, pokazuje nam swoje emocje, które mu towarzyszą, pokazuje nam swoje uczucia związane także z pewnymi zdarzeniami w jej życiu już po czasie, który jest głównym tematem jej dzieła. Na przykład opisuje swój żal po śmierci męża, bo jej małżeństwo z Nikeforem było, zdaje się, udane. Aleksiada, oprócz tego, że jest świetnie czytającym się, fascynującym dziełem, to jest także jednym z głównych źródeł do poznania historii tego okresu. I wydaje mi się, że o Annie w tej chwili muszę już skończyć i przejść dalej. A dalej mamy Aleksandra z Afrodyzji oraz jego dziełko o duszy. I tu już jesteśmy na przełomie II i III wieku naszej ery. Aleksander z Afrodyzji był filozofem tradycji arystotelejskiej, był przede wszystkim komentatorem pism Arystotelesa, ale oczywiście także autorem oryginalnych filozoficznych dzieł, obecnie w większości zaginionych, ponieważ o duszy to jest chyba jedyna rzecz, jeśli się nie mylę, która się zachowała tego autora. I jeszcze tej książki nie czytałam, to jest nóweczka na regale, jeżeli przeczytam, to oczywiście Wam o niej dogłębnie opowiem. Z tego, co wiem ze wstępu, to Aleksander nie był fanem idei nieśmiertelności duszy. To tak na zachętkę i dla mnie, i dla Was. A dalej mamy Antoninosa Liberalisa oraz jego Metamorfozy. Nie wiemy, kiedy dokładnie ten autor żył. Prawdopodobnie w II wieku naszej ery. Jest to mitograf piszący po grecku. Jedyne dziełko, które się zachowało, właśnie Metamorfozy, to zbiór 41 fantastycznych opowieści spisanych prozą. I nie jest to mistrzostwo stylistyczne, muszę przyznać. Czyta się tak sobie, ale jeżeli chodzi o detale mitologiczne, no to podaje czasami takie, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Czy on sam je wymyślił, czy znalazł je w jakichś źródłach, które do nas nie dotrwały, ciężko powiedzieć. Na pewno dla fanów mitologii ciekawe uzupełnienie wiedzy. I kolejny autor, Apicjusz, o sztuce kulinarnej w 10 księgach. Tym razem jesteśmy w I wieku naszej ery i jest to jedyna książka kucharska, która zachowała się do naszych czasów z antyku. Co więcej, Apicjusz znany był z tego, że był smakoszem, był fantastycznie bogaty, ale niemalże cały swój majątek właśnie roztrwonił zgodnie z przekazami starożytnymi na wystawne uczty. Kazał nawet zbudować specjalistyczny statek do połowu homarów. Tak bardzo był oddany kuchni, oddany jedzeniu. Apicjusz zmarł śmiercią samobójczą, ponieważ bał się swoich wierzycieli, pomimo że miał jeszcze podobno według Seneki w zapasie jakieś 10 milionów sesterców, to jednak wisiał ludziom zdecydowanie więcej, wszystko to przejadł, wszystko to przepił i stwierdził, że dobra, żyłem wystarczająco długo, żyłem wystarczająco dobrze, wystarczająco dużo dobrych rzeczy zjadłem, mogę się rozstać z tym światem. I idę dalej, a tu jest Apian z Aleksandrii oraz jego historia rzymska, są 3 tomy. Jesteśmy w II wieku naszej ery, w okresie panowania Trajana, w czasie powstania żydowskiego. Właśnie Apian między innymi w związku z działaniami wojennymi uciekał do Egiptu. Później w Rzymie już za czasów cesarza Hadriana był adwokatem cesarskim, także bardzo wysoko postawioną na dworze osobą. Pisał o państwie rzymskim, ale pisał z takim niesamowitym podziwem, z taką żarliwością. Podziwiał męstwo, roztropność, wytrwałość Rzymian. No i w swojej historii postanowił dać temu swojemu podziwowi
upust historia traktuje oczywiście od założenia Rzymu do czasów mu współczesnych, czyli do panowania Trajana. Jest to absolutny fan najpierw Republiki, a później Imperium, ale po prostu rzymskości jako idei w ogóle. A teraz idziemy znowu do mitologii. Apollodor Biblioteka, zostajemy w II wieku naszej ery. No jest to rzecz pisana językiem, powiedziałabym, takim dość prostym, rzecz prozaiczna, która mity traktuje, no może nie szczególnie finezyjnie, po prostu są to przedstawione następstwa zdarzeń w obrębie kolejnych mitycznych opowieści. Natomiast Apollodor ma taką szczególną cechę, że przede wszystkim chciał pokazać powiązania między mitami, chciał dać takie jakby drzewo genealogiczne całej mitologii greckiej i połączyć to z taką jakby kroniką zdobywania i używania władzy najpierw bogów nad innymi bogami, później nad ludźmi, królów nad poddanymi i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawa rzecz, jeżeli kogoś interesuje mitologia. I kolejna rzecz, Apollonios z Rodos, Jason i Złote Runo. Kolejna wersja opowieści o wyprawie Argonautów. Jest to wersja z III wieku przed naszą erą. Wersja, na której, powiedzmy sobie szczerze, późniejsi pisarze się zwykle wzorowali. Jeszcze takich będę miała okazję dzisiaj wam pokazać. Jeżeli chodzi o specyfikę tej literatury, no to tutaj już nie tylko opiewamy czyny wielkich bohaterów, ale także no, w III wieku przed naszą erą skupiamy się także już na wątkach romansowych, także Medea i właśnie romans między Jasonem i Medeą to będzie też taki bardzo ważny, bardzo nośny wątek, bo ta literatura III wieku już bardziej stawia na emocje. I kolejna rzecz, kolejny Apollonios, tym razem Dyskolos o składni. Jesteśmy w II wieku naszej ery i mamy do czynienia z greckim filologiem, który był jednym z pierwszych badaczy gramatyki języka. Jego przydomek Dyskolos, fun fact, oznacza prawdopodobnie gbura. Miał się cechować bardzo analitycznym umysłem, ale do tego wrednym i wybuchowym charakterem. To jest książka, której jeszcze nie czytałam, bo trochę się boję, że po prostu jej nie zrozumiem, dlatego czeka na lepsze czasy. O, a tutaj się zapodziała inna wersja biblioteki mitologicznej Apollodora. Kolejna rzecz. Apuleius z Madaury i tutaj mam dwie rzeczy tego autora. Jedna z nich to Metamorfozy albo Złoty Osioł, jedyna zachowana powieść przygodowa rzymska z II wieku naszej ery. Natomiast druga rzecz to Apologia, czyli mowa obronna w obronie własnej księga o magii, ponieważ Apuleius został oskarżony o uprawianie magii i musiał się po prostu przed tym bronić. I kolejny autor, Aristaneitos, Listy o miłości. To jest już późny autor, mniej więcej z V-VI wieku naszej ery. Zachowały się dwie księgi pod jego nazwiskiem. Przede wszystkim jest to właśnie tematyka erotyczna, zapożyczona głównie z twórczości wcześniejszych, głównie z III wieku przed naszą erą, twórców tak zwanych aleksandryjskich. Jest to ciekawe, chociaż no nie jest to najlepsza poezja miłosna, jaką w życiu czytałam. I idziemy teraz do Arystofanesa, którego mogę wam pokazać kilka tutaj tomów. Nie będę mówiła o tym autorze za dużo, V wiek. Miałam okazję omawiać już jego Żaby na kanale. Tutaj mam akurat stare tłumaczenie Bogusława Butrymowicza z opracowaniem Jerzego Łanowskiego. Kolejna rzecz to są trzy jego komedie: Lizy, Strata, Sejm Kobiet oraz Plutos w przekładzie Janiny Ławińskiej-Tyszkowskiej i to przyszło oczywiście w tej serii, ale w międzyczasie wydany został komplet komedii Arystofanesa właśnie w przekładzie Ławińskiej-Tyszkowskiej, z którą zrobię taką wycieczkę osobistą i powiem, że miałam okazję tę komedię przerabiać na zajęciach, ponieważ ona była moją wykładowczynią, właśnie z nią przerabialiśmy komedię grecką. Fantastyczna rzecz, są to bardzo dobre tłumaczenia, moim zdaniem najlepsze na polskim rynku, chociaż pojawiają się nowe, co do których no, mam takie, powiedziałabym, troszkę jednak mieszane uczucia, też jeszcze nie wgryzałam się w nie tak super intensywnie. I tutaj mamy Chmury w przekładzie Olgi Śmiechowicz, Państwowy Instytut Wydawniczy w kooperacji z wydawnictwem o porażającej nazwie Teologia Polityczna. To jest nóweczka z 2021 roku, jest oczywiście wstęp. No i później mamy już te komedie, ale właśnie w takim układzie bilingwicznym.
co muszę przyznać, że się bardzo chwali, ponieważ sądzę, że antyk warto wydawać bilingwicznie. I tutaj kolejne tłumaczenia Olgi Śmiechowicz, kolejnych komedii Arystofanesa. Tutaj mamy Lizy Stratę z taką wspaniałą okolicznościową grafiką. To też są wydania bilingwiczne, tylko że wydane tak bardzo dziwnie. Tu jest wersja polska, a tu jest wersja grecka. I to mi się już nie podoba. Sądzę, że jest to tak zrobione, żeby po prostu można było gdzieś w międzyczasie wstawić obrazki, ale jednak wolałabym, żeby te teksty były wydane jeden obok drugiego. Tutaj sytuacja jest podobna, tylko już nie ma obrazków. I jesteśmy na kolejnej półce, a tutaj mamy Arystotelesa, Polityka oraz Poetyka. Dalej są dzieła wszystkie, przy czym u mnie no jednak nie wszystkie, bo tego jest 7 tomów, a ja mam jedynie 4. Oprócz tego, zanim jeszcze kupiłam dzieła wszystkie, no to miałam Metafizykę oraz kategorię Analityki pierwsze oraz Analityki wtóre. I sądzę, że o Arystotelesie nie będę mówić, bo każdy coś o nim wie. Przejdę dalej może tym razem, Boecjusz, o pocieszeniu, jakie daje filozofia. Boecjusz to jest ciekawy autor, już dość późny, bo 5-6 wiek naszej ery. Jest to przede wszystkim teolog chrześcijański, jest chyba nawet świętym kościoła katolickiego, tak mi się wydaje. Był także politykiem i filozofem. Zajmował się przede wszystkim matematyką oraz muzyką, ale jego najsłynniejsze dzieło to właśnie to o pocieszeniu, jakie daje filozofia. To jest rzecz, którą on napisał takim specyficznym stylem. Formalnie to jest bardzo ciekawe, ponieważ jest to prozimetrum, czyli pomieszanie właśnie fragmentów prozatorskich oraz poetyckich. Losy Boecjusza były dość dramatyczne. W pewnym momencie siedział w więzieniu, oczekiwał na wykonanie wyroku śmierci i tam właśnie zwrócił się ku filozofii i napisał to dzieło. Muszę przyznać, bardzo, bardzo ciekawa i też poruszająca, wręcz wzruszająca, powiedziałabym, momentami rzecz. A zapomniałam wspomnieć, filozofia, z którą on jest skojarzony, to przede wszystkim stoicyzm. Dalej mamy Katona o gospodarstwie wiejskim. Katon to nie jest człowiek, który słynął z ujmujących manier. Chyba był dość niesympatyczny i generalnie miał opinię takiego bardzo surowego i nieprzyjemnego. Natomiast pisał różne rzeczy, między innymi podręcznik zarządzania wiejską posiadłością. I znajdziemy tutaj oczywiście całą masę praktycznych porad, takich jak kiedy co i siać, ale także jak zarządzać niewolnikami, nieco wiadomości religijnych. No nie jest to super porywająca rzecz, ja nie jestem wielką fanką Katona, ale jest to naprawdę ciekawy dokument mówiący o życiu w tamtych czasach. No i znany wszystkim, przez niektórych lubiany, przez niektórych nie, ale na pewno pod wieloma względami epicki Gajusz Juliusz Cezar oraz jego wojna galijska. Utwór zaczynający się od słynnego Gallias omnis divisa in parte stres. Kto się kiedykolwiek uczył łaciny, pewnie do dzisiaj pamięta dylemat. Omnis odnosi się do Gallia czy do divisa? I nie będę w to wchodzić, bo będę miała zaraz jakieś PTSD związane właśnie z tym jednym zdaniem. Jeżeli chodzi o stylistykę, no to pisał bardzo surowo, wiecie tak, wojskowo, podmiot, orzeczenie, dopełnienie. Tutaj nie ma jakichś fajerwerków stylistycznych, natomiast dzieło dotyczy nie tylko przebiegu konfliktu, w którym Juliusz Cezar brał udział, ale także daje całą masę informacji o ludach, z którymi się stykał, o przyrodzie. Jest to niesłychanie interesująca rzecz. Kolejne dzieło Cezara, zdecydowanie mniej znane, nieukończone, o wojnie domowej. Jeżeli chodzi o takie charakterystyczne cechy jego pisarstwa, to, że pisze o sobie w trzeciej osobie, Cezar przyszedł, Cezar zrobił i tak dalej. No i ma to pewne takie cechy raportów wojskowych, jest takie dość beznamiętne, ale muszę przyznać, że czyta się to naprawdę, naprawdę dobrze. I idziemy dalej, ta sama epoka, czyli schyłek Republiki, Cyceron Filip Piki, czyli mowy przeciwko Markowi Antoniuszowi. Zresztą tutaj do końca, jak już widzicie, półeczki praktycznie będzie Cyceron, pokażę wam kolejne rzeczy. Tutaj jest akurat mowa przeciwko Verresowi, stary, dobry Teubner z początku XX wieku. Kolejna rzecz to są takie, powiedziałabym, wyimki z Cycerona, fragmenty jego dzieł, przede wszystkim fragmenty humorystyczne w wydaniu bilingwicznym, pod taką nazwą How to Tell a Joke, ponieważ Cyceron był jednym z bardziej znanych śmieszków starożytności. Kolejna rzecz, rozmowy tuskulańskie. Tutaj akurat w tłumaczeniu
Erasma Rykaczewskiego, ale mam, o, mam jeszcze drugie Rozmowy tuskulańskie i inne pisma, tak, jak tytuł głosi, tym razem w przekładzie Wiktora Kornatowskiego. Powiem tak, jeżeli Cyceron was jakoś super nie interesuje, ale macie taki plan, żeby przeczytać jedną jego rzecz w życiu, to proponuję, żeby to były Rozmowy tuskulańskie, to jest absolutnie cudowne dzieło. Jest również wydanie zbiorcze jego pism filozoficznych. To ma bodajże 4 tomy, ja posiadam tylko jeden, także tak. Jak już studiowałam, to one były ciężko dostępne. W tej chwili okazjonalnie się gdzieś tam zdarzają na aukcjach, ale kosztują mniej więcej nerkę. Nerek mam za mało, żeby kupić wszystkie tomy, więc na razie zostałam przy tym drugim, który jest na półce. Kolejna rzecz, wybór listów Cycerona oraz wybór jego pism naukowych, ponieważ był nie tylko mówcą i politykiem, ale także oczywiście miał zainteresowania popularno-naukowe. I tutaj jego rzecz już taka teoretyczno-literacka o inwencji retorycznej, czyli De Inventione, i to jest rzecz bilingwiczna. I idziemy dalej, a dalej jest kolejny mówca, wspomniany już dzisiaj przy okazji Aeschinesa, Demostenes, tak, to jest właśnie ten człowiek, który z Aeschinesem miał Kosę. Jesteśmy znowu w IV wieku przed naszą erą, znowu jesteśmy w Grecji. Jeżeli chodzi o stan zachowania Demostenesa, to znamy 61 jego mów, starożytność wspomina o 65, natomiast no, nie wszystkie się zachowały, oczywiście. Jeżeli chodzi o takie cechy charakterystyczne jego pisarstwa, no to przede wszystkim wielka miłość do ojczyzny, troska o jej dobre imię. No, ale jeżeli chodzi o sposób wypowiedzi, to trzeba przyznać, że cechuje go taka chłodna, można by powiedzieć śmiało, że dość bezlitosna złośliwość przy równoczesnym braku poczuciu humoru. I to, co teraz powiedziałam, powinno was zupełnie od tej lektury odstręczyć. I powiem od razu, że niesłusznie, bo mimo to czyta się go naprawdę z zapartym tchem, przede wszystkim przez to, że jego argumentacja jest niesłychanie jasna, klarowna, bardzo logiczna. Za jego myślą, za jego tokiem rozumowania po prostu się tak płynie leciutko. I kolejna rzecz, tym razem dwie krótkie książeczki, które są fragmentami wydanymi bilingwicznie jednej chyba z najdłuższych książek starożytności. Mamy tutaj Diodora Sycylijskiego, Klęska Ateńczyków oraz Dzieje Aleksandra Macedońskiego. To wydaje w tej chwili wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza. I muszę przyznać, że ja się bardzo późno zorientowałam, że w ogóle tłumaczenie Diodora Sycylijskiego się na polskim rynku zaczyna pojawiać. Było już kilka, jak nie kilkanaście tomów wydanych. No powiedzmy sobie szczerze, wydawnictwa naukowe jakoś przechodzą bez echa przez polskie media. W tej chwili można kupić większość tych tomów, głównie na aukcjach, też kosztują nerkę mniej więcej tyle, co kolejne tomy Cycerona. No przyjęto taką tutaj technikę wydawania księga po księdze, także tego będzie bardzo, bardzo dużo. Ja na razie mam tylko dwie. Natomiast jeżeli chodzi o samego Diodora, to jest to pierwszy wiek przed naszą erą. No i jest to książka przede wszystkim historyczna, ale jest to tak naprawdę kompendium wiedzy o całej starożytności. Miałam jeszcze tylko pokazać, że no właśnie, mamy tutaj takie też mapki w tych wydaniach. No jest to wydane bardzo, bardzo porządnie, chociaż w miękkich oprawach i w takim formacie, no nieszczególnie może poręcznym do czytania. Mam nadzieję, że w przyszłości pojawi się na moich półkach więcej tomów. Zobaczymy. I kolejna półeczka zaczyna się Diogenesem Laertiosem oraz jego dziełem Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Jeżeli chodzi o Diogenesa Laertiosa, to jest to plotkarz i grafoman. Jeżeli ktokolwiek napisał jakąkolwiek głupotę o jakimś antycznym filozofie, to u Diogenesa na 100% będzie ona powtórzona słowo w słowo. Jeżeli chodzi o zakres czasowy, to żył on w III wieku przed naszą erą, także opisuje filozofów od tych najstarszych, od Talesa i słynnych siedmiu mędrców po Epikura włącznie. Swoje prozatorskie opowieści o filozofach przetyka fragmentami własnej poezji, która ich dotyczy, i o matko, poetą to on nie był. To znaczy chyba sądził, że był, ponieważ tych wierszyków jest dużo, ale momentami zęby bolą, jak się je czyta, natomiast jest to mimo wszystko napisane z dość dużym, takim pewnym siebie wdziękiem. Tego Diogenesa czyta się pomimo różnych tam jego wad. Jednak bardzo, bardzo dobrze. Momentami jest to no, nieszczególnie może poważne dzieło, takie bardziej rozrywkowe. Natomiast jeżeli chodzi o niektórych filozofów, jest to źródło jedyne, żeby poznać jakiekolwiek szczegóły z ich życia oraz ich poglądy.
I skoro już jesteśmy przy filozofach, to kolejna rzecz. Tym razem Epiktet, mam dwie jego książki wybrane, Diatryby oraz Enheiridion. Nie jest to wydane jakoś szczególnie dobrze, muszę przyznać. Nie ma tutaj na przykład przypisów, które by się przydały, ale no dobrze, że w ogóle jest wydane. I tutaj z tej takiej malutkiej serii penguinowskiej mam jeszcze o wolności ludzkiej, ponieważ Epiktet to ten filozof, który przede wszystkim kwestią wolności osobistej zajmował się najchętniej. No ta jego filozofia ma taki właśnie trochę psychologizujący charakter. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że nie wiadomo, czy Epiktet swoje dzieła spisywał sam, czy nie robił tego inny twórca, Flawiusz Arian, do którego za chwilę dojdziemy. Tutaj Focjusz, kolejny twórca, do którego za chwilę dojdziemy, podaje taką informację, z której może wynikać, że właśnie dzieła Epikteta spisane były jednak przez Flawiusza. I idziemy do kolejnego filozofa, tym razem Epikura, trzeci wiek przed naszą erą. Epiktet to był pierwszy wiek naszej ery, tak jeszcze tylko przypomnę. Grecki filozof, twórca oczywiście epikureizmu, bo czegóż by innego. Przede wszystkim zajmował się pojęciem wolnej woli, ale także był filozofem zaliczanym do atomistów. Oczywiście ten jego atomizm był troszeczkę inny niż atomizm Demokryta. Według Demokryta atomy poruszają się tak w miarę po prostych liniach. U Epikura one są taką bardziej, powiedzieć można by, atomową zupą. Poruszają się w inny, bardziej chaotyczny, bardziej spontaniczny sposób. I to właśnie gdzieś on tam ten atomizm łączy dzięki tej hipotezie płynnie z wolną wolą. Bardzo ciekawa rzecz. I idziemy dalej. Tym razem Eupolis, V wiek przed naszą erą, Ateny. Eupolis był komediopisarzem. Mówiłam już dzisiaj o jednym komediopisarzu, mianowicie o Arystofanesie. Jeżeli chodzi o Eupolisa, no to tutaj mamy zdecydowanie gorszą sytuację. Praktycznie cała ta książka to jest omówienie tego, co o nim wiemy, gdzieniegdzie upstrzone dosłownie skrawkami jakimiś, które się zachowały, pojedynczymi zdaniami, czasami dosłownie fragmentami tylko zdań. Także jest to bardziej opracowanie niż twórczość Eupolisa, no ale to jest jedyne, co się po tym twórcy zachowało. I kolejny twórca zachowany już zdecydowanie lepiej, Eurypides. Tutaj mam akurat Medeę i Hipolitosa w tłumaczeniu Bogusława Butrymowicza. Natomiast mam również dwa komplety dzieł wszystkich zachowanych i nie tylko Eurypidesa. Tutaj są dwa tomy w przekładzie Jerzego Łanowskiego. Tu są dwa kolejne, a tu jest moim zdaniem absolutny sztos, tom 5. Fragmenty, przekład zbiorowy pod redakcją Małgorzaty Borowskiej, ponieważ Eurypidesa zachowało się 17 pełnych tragedii i cała masa fragmentów innych tragedii i te wszystkie fragmenty są tutaj zebrane, przetłumaczone oraz bardzo drobiazgowo omówione. Fantastyczna rzecz, bardzo się cieszę, że ją mam. Natomiast jeżeli chodzi o drugie wydanie, nowsze tłumaczenie, wspomnianego już dzisiaj Roberta Chodkowskiego, w dwutomowe, wszystkie zachowane w całości tragedie Eurypidesa. I idziemy dalej. A dalej są dwa egzemplarze Ezopa. Jeden pod tytułem Ezop dla dorosłych, bo wszystko z przydomkiem dla dorosłych sprzedaje się podobno lepiej. No i drugie już ze znanej serii penguinowskiej, klasycznej, komplet jego wszystkich bajek zwierzęcych. Jeżeli chodzi o samego Ezopa, no to on jest taką postacią na wpół mityczną. Prawdopodobnie był frygiem, prawdopodobnie był niewolnikiem. Kiedy dokładnie żył, nie wie nikt. Wiadomo, że już w czasach Sokratesa te bajki były bardzo popularne. Sokrates był ich absolutnym fanem i to powinno służyć nam też za rekomendację. No bo kto nie lubi Sokratesa? Bajki oczywiście zwierzęce, ale to jest tylko taki sztafaż literacki, który ma pomóc tym dobitniej ukazać wady i zalety różnych ludzi, różnych sytuacji społecznych. Kolejna rzecz, zdecydowanie mniej popularna, Filodemos, o muzyce, o utworach poetyckich oraz epigramy. Filodemos to jest już pierwszy wiek przed naszą erą. Jest to autor, który wprawdzie w Rzymie był nośny i miał wpływ na kształtowanie się tamtej kultury, ale później został zapomniany na długie, długie lata i na dobrą sprawę odkryła go kultura europejska dopiero w XVIII wieku. Kolejny autor, którego tym razem chciałabym wam pokazać cztery książki,
autor, o którym mówiłam całkiem niedawno, czyli Filostrat, przez niektórych zwany również Flawiuszem Filostratosem. Autor Żywota Apoloniosa z Tiany, fantastyczna rzecz o magu, proroku, którą się świetnie, świetnie czyta. Żywoty sofistów, doskonałe źródło, które pomaga lepiej zapoznać się z filozofami, którzy właśnie w prądzie sofistycznym tworzyli. Kolejna rzecz, Listy miłosne, które omawiałam już bardziej intensywnie na kanale. Perełka, absolutnie piękna, wzruszająca rzecz oraz obrazy, czyli opisy 65 obrazów niezachowanych do dzisiejszych czasów, które Filostrat miał okazję oglądać w jednej z antycznych pinakotek. I kolejna rzecz, tym razem mitologiczna, Gajusz Valerius Flaccus Argonautiki, czyli kolejna opowieść o wyprawie Jasona po Złote Runo. Tym razem pierwszy wiek naszej ery, 8 ksiąg i oczywiście jest to wzorowane na wcześniejszym dziele Apoloniosa z Rodos, które dzisiaj Wam już pokazywałam. I kolejny autor, Flawiusz Arian, tym razem wyprawa Aleksandra Wielkiego. Jesteśmy w drugim wieku naszej ery. Autor wielu pism, przede wszystkim historycznych, z których właśnie wyprawa Aleksandra Wielkiego się zachowała do naszych czasów, a ogólnie przypisywano mu 15, niektórzy nawet 16 różnych właśnie historycznych utworów. Już od starożytności uznawany jest za historyka wiarygodnego, rzetelnego, który bardzo ostrożnie i krytycznie posługuje się źródłami. I skoro jesteśmy już przy historykach, no to Józef Flawiusz, dwa jego dzieła, autobiografia oraz Wojna Żydowska. Józef Flawiusz to jest też bardzo ciekawa postać, ponieważ jest to Żyd, historyk pochodzący z rodu kapłańskiego, który w pewnym momencie brał czynny udział w powstaniu przeciwko Rzymowi, który został w związku z tym aresztowany do Rzymu, wywieziony i dopiero po kilku latach pobytu w Rzymie został wyzwolony. Wtedy właśnie przybrał nazwisko rodowe Flawiusz. Wyzwolił go oraz nadał mu obywatelstwo rzymskie sam cesarz Wespazjan, także była to osoba wysoko postawiona rzeczywiście na dworze cesarskim. Po tym jednym wybryku związanym z udziałem w powstaniu nigdy więcej już przeciwko Rzymowi nie miał ochoty się zwracać. Bardzo dobrze czyta się jego Wojnę Żydowską, muszę przyznać, nie pamiętam za dużo z jego autobiografii, także czas chyba najwyższy, żeby do tego kiedyś powrócić. I następny z naszych twórców, Florus. Nie jesteśmy w stanie określić, kiedy dokładnie ten Florus żył. Szacuje się, że mniej więcej w drugim roku naszej ery napisał takie dzieje rzymskie w pigułce, bo to jest bardzo króciutka rzecz, od założenia miasta do czasów mu współczesnych. I autor kolejny, Focjusz, o którym już na kanale wspominałam, i jego biblioteka tutaj jest tom pierwszy, tomów jest ogólnie 4. Focjusz interesuje nas przede wszystkim jako osoba, która bardzo dużo książek czytała, a potem je recenzowała, streszczała, opisywała w listach swojemu bratu. Później te jego pisma zostały zebrane właśnie w 4 tomy biblioteki. Ogólnie opisał on 280 różnych książek. Jest to niesłychanie ważne dzieło do poznania literatury antycznej, ponieważ wiele z tego, co Focjusz opisał, nie zachowało się do dzisiejszych czasów. Fun fact, oprócz tego był patriarchą Konstantynopola w pewnym momencie i miał nawet okazję obrzucić klątwą papieża. O tym wspominałam w osobnym materiale, w takim bonusie dla dociekliwych i tutaj pozostałe tomy Focjusza. I kolejny autor, Germanik. Człowiek, który miał szansę zostać cesarzem, tylko niestety nie wyszło. Bratanek Tyberiusza, który szkoda, że nie objął władzy, ponieważ zamiast niego na tronie zasiadł Kaligula. No i wszyscy wiemy, jak to się mniej więcej skończyło. Był on bardzo zainteresowany kosmosem, gwiazdami i w związku z tym wziął się za przetłumaczenie Fajnomenów Aratosa, o którym dzisiaj już miałam okazję wspominać, mówiąc o zbiorku Constellation Myth. Dlatego tytuł właśnie dzieła Germanika to Aratea. Z ciekawostek, oprócz tego, że Germanik przetłumaczył to dziełko, to jeszcze zaczął je dokładnie w tych samych czasach tłumaczyć Owidiusz, z tym, że z tłumaczenia Owidiusza zachowały się chyba dosłownie z 2 linijki, a Germanika mamy w całości w Herodian, historia cesarstwa rzymskiego. Jest to autor żyjący na przełomie II i III wieku naszej ery. Jego historia cesarstwa rzymskiego nie jest pełna, ponieważ rozpoczyna swoje dzieje od śmierci Marka Aureliusza, także przedstawia nam w sumie 19 cesarzy od Commodusa Pertynaxa
i tak dalej. Nie jest to historia jakoś super pasjonująca, no ale jest to rzeczywiście bardzo cenne źródło do poznania tamtej epoki. Ale idźmy do czegoś może ciekawszego i bardziej fascynującego w czytaniu, czyli do Herodota, ojciec historii, którego niektórzy nazywają także ojcem kłamstwa. Uroczy gawędziarz, ciekawski obserwator świata, który no, nie może się doczekać, żeby nam nie opowiedzieć w swoim barwnym stylu dosłownie wszystkiego, co podczas swoich podróży usłyszał. Jest to dzieło, wbrew pozorom, historyczne, skupiające się tak naprawdę na jednej wojnie. W 9 księgach opisuje dzieje wojen grecko-perskich. Natomiast tutaj jest taka masa anegdot, że no, ten główny temat gdzieś czasami w nich troszeczkę ginie. Ja dzieje uwielbiam, ale idziemy dalej. A dalej mamy Herondasa oraz jego mimy. To jest pierwszy i wydaje mi się, że jedyny w tej chwili polski przykład wszystkich takich no, humorystycznych scenek, których autorem jest Herondas. Dzisiaj może powiedzielibyśmy, że są to skecze. Trzeci wiek przed naszą erą, scenki rodzajowe pokazujące życie przede wszystkim takich zwykłych ludzi, także cenny zabytek nie tylko literacki, ale także do poznania codzienności w tamtej epoce. Dalej mamy Hezjoda i jego dwa eposy dydaktyczne, Teogonie oraz Prace i Dni. O Hezjodzie miałam okazję już mówić na kanale, omawiałam jego Teogonie oraz mówiłam o samym autorze, przede wszystkim problemach z datowaniem, kiedy mógł żyć oraz troszeczkę także o jego życiu. Jest to mniej więcej 8 wiek przed naszą erą. Jest to pierwszy w zachowanej literaturze europejskiej indywidualista, ponieważ w swoich utworach mówi nie tylko o bogach i mitach, ale mówi także i o sobie. Teogonia mówi przede wszystkim o początkach świata oraz przedstawia nam te wszystkie wojny o władzę, które finalnie wygrywają Olimpijczycy, natomiast Prace i Dni to poemat już mówiący bardziej o pracy na roli. I przechodzimy do Homera. I tutaj nie będę się za długo rozgadywać, pokażę tylko co mam. Mam Iliadę w audiobooku na CD, bo tak jestem tak stara, że kiedyś kupowało się audiobooki na CD. Nie wchodźmy w to głębiej. Tutaj kolejna Iliada, tłumaczenie Franciszka Ksawery'ego Dmochowskiego. Jeszcze jedna, tłumaczenie najnowsze, Roberta Chodkowskiego. Kolejna Iliada, to jedyna Iliada w tłumaczeniu angielskim, którą mam na swoich półkach. Martin Hammond, takie bardzo klasyczne tłumaczenie na prozę. Kilka innych tłumaczeń angielskich mam w wersji elektronicznej, no ale na półce jest tylko jedno. I to też w sumie od niedawna. Tutaj bardzo dobry przekład Kazimiery Jerzewskiej z lat 80. oraz pierwsze tłumaczenie, z którym kiedykolwiek zetknęłam się tego utworu. Przekład Ignacego Wieniewskiego. Iliada oczywiście jest jedną z najlepszych książek świata. Mam o tym cały materiał i nie będę się w to teraz zagłębiać. To, proszę Państwa, jest świeczka. Styl jońsko-dukański, bo wydaje mi się, że pochodzi z Duki. Nieważne, ładnie pachnie, nie zamierzamy jej palić, ponieważ dobrze komponuje mi się z książkami, a idziemy w Homera dalej. No i tutaj Odyseję. Przekład Roberta Chodkowskiego, ostatni, sprzed kilku dosłownie lat. Tutaj przekład Lucjana Siemieńskiego, mocno skrócony, mocno też ugrzeczniony, bo on to pisał dla młodzieży, więc tam wycinał rzeczy. Przekład też niepełny, prozaiczny Parandowskiego, taki no powiedziałabym bardzo klasyczny, w niektórych kręgach wręcz kultowy. Kolejny przekład Józefa Witlina, no taki sobie. Cóż mogę więcej o nim powiedzieć. Tutaj jest Parandowski znowu, wybór z Odysei. Tutaj jest wstęp dość długi, a później są fragmenty Odysei, z jednej strony tłumaczone prozaicznie, ale z drugiej strony mamy tekst grecki, także ciekawa rzecz, jedyne takie bilingwiczne wydanie Homera na polskim rynku. No i tutaj Stanisław Mleczko, taki trochę rozlatujący się. Bardzo kiepski przekład, ale za to na heksametr polski, także no, jest to jakieś świadectwo obecności tutaj Homera w naszym języku. I tutaj dwie książki, które na dobrą sprawę powinny być na tej pierwszej półce, gdzie są autorzy różni, natomiast łączą mi się po prostu z Homerem tematycznie, dlatego wyjątkowo są
Tutaj Homeryka, czyli żywoty Homera i poematy przypisywane poecie. W przekładzie Włodzimierza Apla o tym nakręciłam materiał. Wprawdzie na razie tylko o żywotach Homera, ponieważ zachowało się ich 9. One są fantastyczne, bardzo dziwne, bardzo plotkarskie. Wiele z nich zawiera kultową w starożytności zagadkę o wszach. Jeśli jeszcze jej nie znacie, zachęcam do mojego materiału. Tam wszystko jest powiedziane. Książka rewelacyjna, ponieważ oprócz właśnie żywotów Homera zawiera także tłumaczenia wszystkich, a trochę ich jest, utworów, które Homerowi w starożytności na jakichś etapach przypisywano. Oczywiście będę o kolejnych dziełkach kręcić kolejne materiały, ale to jeszcze nie dzisiaj. Natomiast druga z tych książek to fragmenty poematów cyklicznych, różnych, nie tylko związanych z cyklem trojańskim, wydanie krytyczne oraz tłumaczenie Martina Westa, kultowa, bilingwiczna seria Lebowska. Kolejny twórca, Horacy, którego wszyscy znamy ze szkoły, z tego jednego wiersza, w którym wydaje się taki trochę krnąbrny, ponieważ mówi, że wystawił sobie pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Tutaj są jego dzieła wszystkie, zebrane dwutomowo. Wydanie jest bilingwiczne, z komentarzem. I muszę przyznać, że jeżeli chodzi o tłumaczenie, no to tutaj jest takie ciekawe podejście. Trochę jest to Horacy, a trochę jest to historia translatorki polskiej, ponieważ zdecydowano się na umieszczenie tłumaczeń z różnych epok. Także mamy tutaj tłumaczenia z wieku na przykład tam XVIII czy XIX, ale mamy również tłumaczenia z wieku XX. No jest to ciekawa rzecz, przede wszystkim dlatego, że no obok mamy te oryginały łacińskie i możemy sobie porównać podejścia różnych twórców do jego poezji. No i tutaj jeszcze w serii Arcydzieła Kultury Antycznej ukazały się 22 ody oraz wybór poezji. Myślę, że o Horacym opowiem kiedyś znacznie szerzej, a teraz chciałabym już przejść do kolejnego twórcy. Tym razem mamy Cassiusza Diona Coccejanusa. To jest rzymski historyk, który żył na przełomie II i III wieku naszej ery. Pochodził z Grecji, ale był senatorem. Zrobił całkiem niezłą karierę polityczną w Rzymie. Jego historia rzymska miała aż 80 ksiąg i zaczynała się w czasach pierwszego państwa, jeszcze nie rzymskiego, w czasach państwa Eneasza, a doprowadzona była do 229 roku naszej ery. Oczywiście nie zachowało się to w całości, a jedynie we fragmentach. Z tym, że jeśli chodzi o zachowanych bodajże 38 ksiąg, jakie w ogóle można gdzieś tam znaleźć w wydaniach krytycznych, no to one były różnie bardzo tłumaczone na język polski. To jest wybór z tych 38 ksiąg. Były dokonywane w różnych wydawnictwach przez różnych tłumaczy, różne inne wybory. Ja mam tylko tę jedną rzecz, Klaudiusz Elian oraz jego dwa dziełka. Opowiastki Rozmaite i Listy wieśniaków oraz o właściwościach zwierząt. No jeżeli chodzi o właściwości zwierząt, to muszę przyznać, że jest to jednak taki trochę kabaret momentami, naprawdę dzikie czasami zupełnie wiadomości o dzikich zwierzętach. Autor żył na przełomie II i III wieku naszej ery. Jeżeli chodzi o Listy wieśniaków, no to muszę przyznać, że jest to doskonałe źródło do poznania cytatów autorów niezachowanych, o których Klaudiusz Elian gdzieś tam wspomina i fragmenty z ich dzieł zawarł we własnym. To jest taka dodatkowa jakby wartość, poza wartością niewątpliwą, rozrywkową, jakie mają jego listy. Kolejna rzecz, Klemens Aleksandryjski, wychowawca. To jest już autor chrześcijański, żył na przełomie II i III wieku naszej ery, pisał po grecku, był oczywiście teologiem, jest ojcem kościoła, jest zaliczany także w poczet świętych zarówno katolickich, jak i prawosławnych. Kilka jego dzieł się zachowało, wychowawca akurat od jakiegoś czasu jest przetłumaczony na język polski. Co ciekawe, z dużą delikatnością, z dużym zrozumieniem i z dużym szacunkiem podchodził do wcześniejszych religii politeistycznych, to po pierwsze, a po drugie najwyraźniej nie spotkał się z polskim episkopatem, ponieważ głosił gender. Według niego Bóg, a co za tym idzie także Jezus, jest istotą interseksualną mającą cechy obu płci,
a Eucharystię nazywał czasami poetycko mlekiem z piersi Boga. Kładł gigantyczny także przy tym nacisk na rolę filozofii w przeżywaniu wiary, ponieważ no miał wykształcenie filozoficzne jak najbardziej. Ja tej pozycji jeszcze nie czytałam, ponieważ jest to jedna z nowinek na regale, natomiast plany oczywiście są, bo jest to twórca, który wydaje mi się bardzo ciekawy. Jest to książka także ilustrowana, natomiast no w tej chwili nie będę wam pokazywać wszystkich obrazków. Będę któregoś dnia omawiać to, pokażę wam je wszystkie. I kolejny twórca, Catullus. Tutaj mam taki malutki wyborek z serii penguinowskiej. Tutaj natomiast mam dwa tłumaczenia, starsze Anny Świderkówny i nowsze, tutaj jest w ogóle z takim, o, z takim długim wstępem i komentarzem, wydanie bilingwiczne. Tutaj autorami tłumaczenia są Grzegorz Franczak oraz Aleksandra Klęczar. I muszę przyznać, że to są dwie dość różne strategie, jeśli chodzi o podejście do tłumaczenia Catullusa, ponieważ Catullus bywa bardzo wulgarny. Jest to nie wyraz tego, że po prostu mówił bardzo wulgarną łaciną i się posługiwał językiem złym. Jest to świadomy wybór stylistyczny, który jest bardzo ciężki w tłumaczeniu, ponieważ no, wulgaryzmy łacińskie nie doczekały się jeszcze żadnego sensownego opracowania ani w języku polskim, ani w języku angielskim. Z tego co kojarzę, jest chyba tylko jeden słownik na świecie wulgaryzmów łacińskich. Jest to słownik niemiecki, chyba z początku XX wieku, ale mogę się tutaj mylić. Jeśli ktoś wie więcej, to proszę mnie poprawić w komentarzu. Anna Świderkówna troszkę tego Catullusa łagodzi, chociaż oddam jej sprawiedliwość, kutasy także tutaj latają. Natomiast Grzegorz Franczak i Aleksandra Klęczar chyba troszeczkę za bardzo go wyostrzają i ten jego ostry język za bardzo, mam wrażenie, jeszcze podbijają w swoim tłumaczeniu. I mam wrażenie właśnie, że ten Catullus jest gdzieś tak naprawdę po środku. Przeczytanie obu tych tłumaczeń najlepiej jedno po drugim da nam taki najpełniejszy obraz tego twórcy. Konstantyn Porfirogeneta o zarządzaniu cesarstwem. To jest książka, którą mam w domu chyba od tygodnia, więc oczywiście jeszcze jej nie przeczytałam. Autor już z X wieku naszej ery. Porfirogeneta oznacza dosłownie urodzony w purpurze, w domyśle oczywiście tej cesarskiej, chociaż nie do końca tak było, ponieważ on był akurat pozamałżeńskim dzieckiem. Władzę objął bardzo późno, bo już jako 40-latek. Jako cesarz nie miał jakichś super dokonań, natomiast oczywiście wsławił się na polu literackim. Przede wszystkim pisywał dzieła o historii cesarstwa bizantyjskiego oraz o ceremoniale dworu cesarskiego. Gdyby ktoś z was planował zbudować imperium i nie wiedział, jak nim zarządzać, no to oczywiście tutaj macie praktyczny poradnik, jak to robić. I idziemy dalej do nieco bardziej znanego, chociaż też nie super popularnego autora, mianowicie do Ksenofonta. I tutaj mamy kilka jego rzeczy. Tutaj najpierw pokażę wam może Anabazę, czyli wyprawę Cyrusa. Tu jest akurat tekst grecki, stary, dobry Teubner, oczywiście ta taka tania seria dla niemieckich jeszcze gimnazjum. Tutaj tłumaczenie, wyprawa Cyrusa. Ksenofont żył na przełomie V i IV wieku przed naszą erą. Przede wszystkim był żołnierzem, po drugie historykiem i pisarzem. I jest to jeden z takich najłaskawszych do tłumaczenia autorów, z jakimi w procesie edukacji spotykają się studenci. To jest przeważnie pierwsza taka lektura do tłumaczenia, ponieważ bardzo przystępnie, bardzo łatwo, bardzo klarownie pisał, to się naprawdę czyta niesamowicie płynnie. Anabaza to jest najbardziej znane jego dzieło w 7 księgach. Pierwotnie wydane pod pseudonimem, przede wszystkim cenione ze względu na piękno narracji. Jest to pierwszy reportaż wojenny, można by tak powiedzieć, w dziejach literatury europejskiej, ponieważ Ksenofont był jednym z dowódców armii, która wyruszyła wraz z Cyrusem, żeby pomóc mu w zdobyciu władzy w Persji, a później no, po przegranej musieli do Grecji jakoś wrócić i robili to przez góry, śniegi. Ten ich odwrót był, trzeba powiedzieć, taki bardzo dramatyczny, a Ksenofont fantastycznie i niesłychanie wciągająco nam go opisał. Drugie z jego dzieł to jest historia grecka i to jest, uwaga, kontynuacja Tukidydesa. Ksenofont ma zdecydowanie luźniejsze podejście do faktów, do chronologii, ale ma też lżejsze pióro, więc czyta się to po prostu jednak troszkę
lepiej. I kolejne dwie rzeczy tego samego autora, które chciałabym Wam pokazać, to Uczta Ksenofonta i to jest wydanie bilingwiczne, co bardzo się ceni. I jeżeli macie teraz skojarzenia z Ucztą Platona, to tak, są to skojarzenia jak najbardziej słuszne, ponieważ o, tu przy okazji cecha tego wydawnictwa zostawiają w książkach bloczki do wpłaty. Haha, bardzo śmieszne. Ale dobra, nie o tym, o Ksenofoncie. Literatura tak zwana sympozjalna, czyli mówiąca o no, tych słynnych greckich sympozjonach, tak, czyli takich inteligenckich popijawkach z filozoficznymi dysputami gdzieś tam w tyle. I fantastycznie, że jest i się zachowała, ponieważ Ksenofon i Platon mają różne spojrzenia na Sokratesa. Obaj są wprawdzie jego absolutnymi fanami i uczniami, ale jednak Sokrates ksenofontowy i Sokrates Platona to troszeczkę dwie różne literackie postaci. Tutaj właśnie obrona Sokratesa. Jak najbardziej obiecuję Wam to wszystko omówić na kanale. Tak to wygląda w środku. A sama obrona, tu jest bardzo dużo wstępu, natomiast sama obrona też już później, tekst jest bilingwiczny. I idziemy do kolejnego ksenofonta, tym razem ksenofonta z Efezu i nie należy tych dwóch panów oczywiście mylić. Ten pochodzi już mniej więcej z II-III wieku naszej ery i jest to autor powieści, spokojnie możemy powiedzieć, przygodowej. Mamy tutaj do czynienia z romansem dwojga młodych kochanków, którzy wpadają sobie w oko podczas świąt Artemis. No, postanawiają stworzyć związek, ale oczywiście różne nieprzewidziane okoliczności stają im na drodze. Oni muszą je wszystkie pokonać, żeby móc w końcu ze sobą być. Także taki typowy, przygodowy romans. Dalej mamy Kwintyliana, kształcenie mówcy. I jedno z takich najbardziej znanych dzieł mówiących o retoryce, bardzo ważne z punktu widzenia także pedagogiki, ponieważ Kwintylian był dobrym nauczycielem i sądzę, że jego uczniowie mieli powody, żeby go lubić, ponieważ on sądził, że do nauki nie należy zmuszać dziecka groźbami czy biciem, a po prostu zachęcać, tak żeby samo w sobie odkrywało pęd do wiedzy, kopalnia wiedzy o literaturze oraz stylistyce rzymskiej. Kolejna rzecz to Libanios, mówca z IV wieku naszej ery. Powiem szczerze, nie wracałam do niego od czasów studiów, więc nie za wiele jestem w stanie o nim Wam powiedzieć. W tej chwili trochę wstyd, ale tak, po prostu mam go. I im idziemy dalej, a dalej jest Tytus Liviusz, dzieje od założenia miasta Rzymu. Liviusz to jest przełom er, urodził się jeszcze przed naszą erą, zmarł już w naszej erze, rzymski historyk, autor monumentalnego i zachowanego niestety tylko fragmentarycznie dzieła właśnie o historii Rzymu. Tutaj mam wybór z tego dzieła, natomiast mam jeszcze 4 tomy, takie no troszeczkę rozlatujące się i w niezbyt dobrym stanie, w których mam to, co się zachowało, czyli te księgi, które się zachowały w całości oraz skróty tych ksiąg, no, których zachowały się po prostu skróty, bardzo logicznie. Natomiast też oczywiście nie mam tego w pełni dzieła jeszcze na swojej półce. Tomy mam tylko i wyłącznie 4 w tej chwili. Wydaje mi się, że jest ich 6. Co jakiś czas gdzieś szukam na aukcjach, jak znajdę, to mam nadzieję, że kiedyś uda mi się Liviusza skompletować, ponieważ absolutnie fascynujący jest to autor, świetnie się go czyta. Lizjasz, mówca grecki z przełomu V oraz IV wieku przed naszą erą, mieszkał w Atenach i prowadził tam szkołę retoryki, chociaż z Aten nie pochodził. Jest to kolejny z takich najważniejszych mówców starożytności. Zachowały się dokładnie 34 jego mowy, które dostarczają bardzo cennych informacji, przede wszystkim o obyczajowości ówczesnych Aten. Następny natomiast jest Longos i jego bardzo króciutka nowelka Daphnis i Chloe. Taki typowy, ikoniczny wręcz romans pasterski, który rozgrywa się w sielskiej scenerii pól i lasów na wyspie Lesbos. Jest kunsztowny, uroczy w swojej prostocie, ze świetnie opisanymi bohaterami, jest lekki, frywolny. No to jest po prostu perełeczka literatury romansowej. Po prostu polecam bardzo intensywnie. I kolejna rzecz, którą też
polecam. Chociaż zupełnie inna w charakterze. Lukan i Wojna domowa. Lukan to poeta rzymski, który tworzył w czasach cesarza Nerona, był bratankiem Seneki Młodszego. Jedyne jego dzieło, które się zachowało do naszych czasów, to Wojna domowa, znana także pod tytułem Farsalia, ponieważ kończy się bitwą pod Farsalos. Fun fact z tego utworu pochodzi zwrot ogniem i mieczem, czyli Ferroet Igni. No tutaj akurat użyty był w stosunku do Juliusza Cezara, opisywał jakby sposób jego działania na polu walki, natomiast nam oczywiście znany jest jako tytuł powieści Henryka Sienkiewicza, no bo Sienkiewicz jak najbardziej stąd go zaczerpnął. Lukan przy okazji jest także jednym z bohaterów, wprawdzie takich pobocznych, Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, także możecie go kojarzyć i stamtąd. No to skoro był Lukan, to przechodzimy do Lukiana. I tych panów oczywiście nie można w żaden sposób mylić. Tu jesteśmy już w II wieku naszej ery i mamy trzy tomowe dialogi. Jednego z, mam wrażenie, chyba najbardziej w ogóle błyskotliwych twórców literatury antycznej, ponieważ Lukian to jest kopalnia humoru. Był on rzymskim retorem i satyrykiem, pisał jednak po grecku, był także filozofem, sofistą. Jeżeli chodzi o takie charakterystyczne cechy jego pisarstwa, no to przede wszystkim polot, fantazja i niesłychanie żywa wyobraźnia. Był niesamowicie oczytany i z wielką swobodą korzystał tak naprawdę z całej spuścizny literatury antycznej. To jest autor, u którego spotkamy na przykład Targ niewolników, na których można sobie kupić filozofów. Oczywiście wszystkie filozofie będą w bardzo humorystyczny sposób tutaj, no może nie tyle sportretowane, co jednak bardziej chyba sparodiowane. Jest to także autor, który napisał wspominaną kiedyś już przeze mnie historię prawdziwą, czyli nowelę o wojnie pomiędzy mieszkańcami Słońca z mieszkańcami Księżyca. U Lukiana jest po prostu wszystko, a wszystko to, co jest, jest wartkie, jest niesamowicie wciągające, jest świetnie napisane, no i pomysłowością zaskakuje co rusz. Lukiana polecam, bierzcie go w ciemno, jest naprawdę rewelacyjny. I kolejny autor, którego także w ciemno możecie brać, to Lucrecjusz, tym razem filozof, epikurejczyk, autor De Rerum Natura. Tutaj mam cztery wersje tego eposu. Eposu o fizyce, eposu o chemii, o atomach, eposu o filozofii, eposu tak naprawdę o świecie, ponieważ tak w metrum bohaterskim, w którym inni opiewają w jakieś tam wyczyny wojenne na polach bitew, Lukrecjusz opiewa piękno świata. Fantastyczna, rewelacyjna rzecz. Jeżeli chodzi o polskie wydania, to mamy trzy tłumaczenia, z tym, że z jednego z tych tłumaczeń mam tylko skrót, jest to przekład Grzegorza Żurka. Oprócz tego ukazały się jeszcze przekłady Edwarda Szymańskiego oraz, nie chcę skłamać, więc muszę sprawdzić, tak, Adama Krokiewicza, nie pamiętałam jego imienia. I mam jeszcze oprócz tego przekład na język angielski, jest to przekład Richarda Jenkinsa. Lykofrun, grecki poeta, dramaturg oraz gramatyk z III wieku przed naszą erą, jeden z twórców zaliczanych do tak zwanej plejady aleksandryjskiej. Z ciekawostek o nim, to był jednym z szefów Biblioteki Aleksandryjskiej, także miał prawdopodobnie najlepszą fuchę, jaką można było mieć w antyku. Tam zajmował się przede wszystkim opracowywaniem i porządkowaniem spuścizny dzieł greckich dramatopisarzy. Jeżeli chodzi o jedyne zachowane jego dzieło, Aleksandra, jest to długaśny monolog Kasandry, znanej także pod imieniem Aleksandra, który jest chyba najtrudniejszym w zrozumieniu dziełem starożytności, ponieważ Lykofron chyba miał taką misję, żeby napisać najmniej zrozumiałą wersję mitu i muszę przyznać, że udało mu się to całkiem dobrze, ponieważ jeżeli jest jakaś bardzo niszowa, bardzo nieznana wersja czyjegoś imienia, pochodzenia, czy jakikolwiek dziwny szczegół, którego nie spotkamy nigdzie indziej, no to spotkamy go u Lykofrona, dlatego wnętrze książki, otwarte na chybił trafił, wygląda tak. Treść, przypisy. I bez tych przypisów da się zrozumieć pierwsze dwa zdania i zdanie ostatnie. Mówię serio. Natomiast jest to rzecz
No, poza tym, że trudna, to także fantastyczna. Czyta się to z rosnącym zadziwieniem. Człowiek nagle przestaje wierzyć w to, że cokolwiek wie o mitologii greckiej, dlatego chciałam pochylić czoło przed autorką przekładu, Emilią Żybert-Pruchnicką, bo dokonała czegoś naprawdę niesamowitego, po pierwsze przekładając to, a po drugie fantastycznie też opracowując. Także rzecz niszowa, ale jak najbardziej polecam. I kolejny w naszym poczcie pisarzy antycznych jest Marcialis, autor z pierwszego wieku naszej ery, twórca przede wszystkim epigramu. Oczywiście wzorował się na epigramatykach wcześniejszych greckich, ale też możemy spotkać w jego twórczości wpływy Catullusa. Jest to bardzo przyjemne do czytania, ponieważ no, jest zabarwione takim dość zjadliwym humorem. I zaraz za Marcialisem jest Marek Aureliusz, sam cesarz na tronie, postać tak ikoniczna, że nie będę się teraz rozgadywać za dużo, powiem tylko tyle, że w tej chwili mamy w Polsce dostępne dwa tłumaczenia, starsze Mariana Reitera oraz nowsze Krzysztofa bodajże Łapińskiego. Oba polecam, chociaż to jest rzeczywiście zdecydowanie bliższe nam językowo. Następny twórca to tym razem komediopisarz, twórca tak zwanej komedii nowej. Żył przede wszystkim w IV i III wieku przed naszą erą. No, muszę przyznać, że ja komedii nowej jakoś szczególnie nie kocham. To jest to taka, wiecie, komedia charakterów, gdzie mamy całą masę plot twistów. Mamy informację o tym, że napisał około 100 sztuk. Oczywiście nie zachowała się większość i to zdecydowana w całości, ponieważ zachowały się tak naprawdę 3 plus jakieś tam fragmenty. Tutaj znajdziemy wszystkie te sztuki zachowane, plus właśnie niewielki wybór ze sztuk zachowanych fragmentarycznie. I wydaje mi się, że tyle mam do powiedzenia o Menandrze. Przejdźmy dalej, a dalej mamy kronikę Michała Psellosa. Michał Psellos, no to jest już też twórca późny, żył w XI wieku, był przede wszystkim politykiem, pisarzem, ale także historykiem i filozofem. W swojej kronice skupił się mniej więcej na stuleciu, które poprzedzało jego własne czasy. Chwali się go przede wszystkim za przystępność w opracowaniu historycznego, dość skomplikowanego momentami materiału. Dalej mamy Muzoniusza Rufusa i muszę przyznać, że to jest taki trochę, pomimo że należący do serii Biblioteka Antycznej, to jednak biały kruk, ponieważ książka słabo dostępna. Jest to filozof stoicki z pierwszego wieku naszej ery. Jego nauki moralne oczywiście skupiają się przede wszystkim na cnocie, jak to u stoików bywa. Na cnotę zaleca zdobywać w trudzie i mozole, ponieważ uważa, że wszystko to, co jest łatwe do zdobycia, nie jest zdobywania warte. I myślę, że tyle o Muzoniuszu na dzisiaj wystarczy. Idziemy dalej, a dalej mamy Korneliusza Neposa oraz jego żywoty wybitnych mężów. No, to jest kolejny taki ulubieniec studentów, ponieważ pisał łaciną właśnie taką mniej więcej na poziomie studentów drugiego roku. Tak przynajmniej z niego złośliwi się śmieją. No, rzeczywiście ten jego język jest do tłumaczenia, trzeba przyznać, bardzo przystępny. Żył na przełomie II i I wieku przed naszą erą. Jest jednym z pierwszych autorów biografii na polu literatury rzymskiej. Uważany jest jednak za autora no, takiego dość podrzędnego. No, jego dzieło nie ma zbyt dużej wartości historycznej. I kolejna rzecz. Nikander. Środki przeciw jadom oraz odtrutki. Jest to hellenistyczny epos dydaktyczny, tak, to jest pisane heksametrem. Także jeżeli kogoś ugryzie wąż, taki na przykład jak tutaj narysowany na okładeczce, no to będzie trzeba znaleźć odpowiedni ustęp eposu, żeby się dowiedzieć, jak z tą jego trucizną walczyć. Koncept, muszę przyznać, dość ciekawy. Skoro jest to epos, no to musi być pełny także mitów, wszelkich nawiązań mitologicznych, jest tutaj cała masa. Więc pomimo, że zaliczany do eposów dydaktycznych, no to powiedzmy sobie szczerze, raczej jednak powinien być oceniany w kategorii literatury rozrywkowej, a nie praktycznej. I kolejny autor, wspomniany już dzisiaj Nikefor Briennios, czyli mąż Anny Komneny. Przede wszystkim był dowódcą wojskowym, ale w wolnych chwilach spisywał także historię. Jego dziełko jest niezachowane niestety w całości i tytuł, trzeba powiedzieć, mówi wszystko, ponieważ bardziej przypomina notatki, które dopiero miały posłużyć do napisania czegoś no, bardziej wygładzonego stylistycznie. Jest ono przede wszystkim cenne ze względu na to, że zawiera fakty historyczne oraz daty, których nie zawierają żadne inne dzieła z tej epoki.
i przechodzimy już do poezji znowu rzymskiej, tym razem Owidiusz, żyjący na przełomie R, o którym miałam okazję już mówić dość dużo na kanale, ponieważ omawiałam dwa jego dzieła, pokazywane tutaj przeze mnie Heroidy, których mamy w tej chwili dwa aż tłumaczenia na język polski, to jest tłumaczenie starsze Wandy Markowskiej i mamy także tłumaczenie nowsze Elżbiety Wesołowskiej. Miałam okazję mówić także o Fasti, które także mamy przetłumaczone na polski i chyba też przez Elżbietę Wesołowską. Ja akurat tego tłumaczenia nie mam, ale mam dwa takie. Tutaj oczywiście bilingwiczna seria lebowska, ale oprócz tego Owidiusz oczywiście jest także autorem Sztuki Kochania i jak najbardziej ikonicznego tekstu. Ja mam dwa przekłady różne, jeden Ewy Skwary, jeden Juliana Eismonda. No a jak już się człowiek zakochał i chciałby się odkochać, no to Owidiusz także ma na to radę. Są to lekarstwa na miłość. Ale sądzę, że najważniejszym jednak dziełem są Metamorfozy. Ja mam akurat dwa tłumaczenia. Jedyne pełne polskie tłumaczenie Anny Kamińskiej w opracowaniu Stanisława Stabryły i mam jeszcze tłumaczenie angielskie, proszę bardzo, w serii Pęgwinowskiej, jak również drobiażdżek taki wyjęty właśnie z Metamorfoz, tylko Upadek i Kara jako taka osobna nowelka. A, no i jeszcze jedna bonusowa Sztuka Kochania. Ilustrowana. Proszę bardzo, tak to wygląda. Oczywiście obrazy z późniejszych epok. Bardzo ładne jest to wydanie. I to jest też tłumaczenie Juliana Eismonda. Przejdę do Pala i Fatosa oraz jego opowieści niewiarygodnych. Jego to jest troszeczkę za dużo powiedziane, ponieważ Pala i Fatos to nie jest imię własne, to jest raczej ksywka, ponieważ oznacza to imię kogoś, kto opowiada stare jakieś historie, stare opowieści. Jest to dzieło mitologiczne, paradoksograficzne. Nie przetrwało oczywiście w całości. To, co w tej chwili trzymam w ręce, to tłumaczenie bizantyjskiego wyciągu. Rzecz bardzo ciekawa, szczególnie dla tych, którzy interesują się przede wszystkim mitologią. I ostatnia rzecz na tej półce. Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie. Tego są trzy tomy. Pozostałe dwa. No, czy on się utrzyma? On się utrzymał. Wow, nie sądziłam, że się to uda. Pozostałe dwa wam w tej chwili pokażę. O, tak ten Pauzaniasz wygląda. Jest to autor z II wieku naszej ery. Autor, można powiedzieć, przewodnika po Grecji, który opisuje wszystko to, co za jego czasów jeszcze stało. Czyli te wszystkie rzeźby, o których wiemy, że istniały, a teraz ich już dzisiaj nie ma. Wszystkie obrazy, które do naszych czasów nie dotrwały. To jest niesłychanie cenne źródło, przede wszystkim dla archeologów, bo można z Pauzaniaszem pod pachą iść i zacząć kopać tam, gdzie on wskazał i raczej się coś znajdzie. Tak mniej więcej to wygląda, jeśli chodzi o wiarygodność tego autora. I wracamy znowu do Rzymu, pierwszy wiek naszej ery, czasy cesarza Nerona i Petroniusz, tak? Dokładnie ten Petroniusz, którego znamy z Quo Vadis Henryka Sienkiewicza oraz jego Satyricon, czyli po naszemu satyryki. Jest to rzecz, powiedziałabym, bardzo śmiała. Dwaj bohaterowie tej opowieści, pisanej prozimetrum, czyli mieszaniną prozy oraz miar wierszowych, przemierzają w takiej swoistej odysei cesarstwo w poszukiwaniu utraconej przez jednego z nich potencji. A że imię jednego z nich, Enkolpiusz, no, źródło słów tego imienia związane jest ze strefami ogólnie genitalnymi, a imię drugiego to Giton. Źródło słów może oznaczać sąsiada, ale może także oznaczać jądra, no to mniej więcej już po tym możecie się spodziewać, co tutaj się dzieje. Kiedy tworzyłam mój materiał na temat Petroniusza, miałam tylko i wyłącznie to tłumaczenie. Tłumaczenie Mieczysława Broszka, teraz pojawiło się na mojej półce i tłumaczenie nowe Leszka Wysockiego, które na razie tylko porządnie przekartkowałam. Jeszcze nie czytałam go w całości, czytałam tylko wstęp i większość opracowania. Niestety dzieło Petroniusza nie jest zachowane w całości, co napawa mnie nieustającym smutkiem. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś gdzieś całość odnajdzie, bo to jest dzika jazda naprawdę bez trzymanki. Ale idziemy dalej i cofamy się tym razem
do wieku VI przed naszą erą, idziemy do Grecji i tutaj mamy Pindara. Ja akurat mam 3 egzemplarze jego poezji, tutaj jest komplet jego ud, tutaj również, a tutaj wybór jego poezji. Jeżeli chodzi o Pindara, no to jest to twórca bardzo specyficzny, jego ody przede wszystkim traktują o sportowcach, chociaż nie tylko, bardzo często są to utwory okolicznościowe pisane wprost na zamówienie, ale ponieważ był kunsztownym bardzo twórcą i świetnie wykształconym, to oczywiście wszystko okrasza wątkami mitologicznymi. Pindar jest geniuszem. Czytajcie Pindara, tyle mam do powiedzenia. Kolejny, Platon. I tutaj mam wam do pokazania w tej takiej serii arcydzieła wielkich myślicieli, Biesiadę, inaczej Ucztę, w tłumaczeniu Warda z Wolskiego. Mam także Państwo w tłumaczeniu Władysława Witwickiego oraz zbiorcze w 2 tomach wydane wszystkie dialogi tego jednego z najsłynniejszych filozofów, też w klasycznych przekładach Witwickiego. Ja wiem, że w tej chwili ukazują się nowe przekłady w wydawnictwie Teologia Polityczna, ale na razie nie zdecydowałam się jeszcze na zakup żadnego z nich. Zobaczymy, jak będzie później. A teraz proponuję, idźmy dalej. Skoro był Platon, no to niech będzie i pseudoplaton. No bo oczywiście każdy bardzo znany twórca antyczny miał swoich naśladowców. Ich dzieła były włączane w korpus oryginalnych dzieł danego pisarza. Tutaj jest Zimorodek i inne dialogi. Jeszcze tego nie czytałam, ale jak tylko przeczytam, to oczywiście wam opowiem. Kolejny natomiast twórca to Plaut, tym razem komediopisarz rzymski. No, ja nie jestem wielką fanką komedii rzymskiej, tak jak nie jestem fanką komedii nowej, bo komedia rzymska przede wszystkim tę komedię nową adaptuje po prostu do języka łacińskiego. I szczerze przyznam, że do Plauta nie zaglądałam od czasów, w których musiałam po prostu przerobić jego komedię do egzaminu i nie wiem, może się namówię, w najbliższych latach pożyjemy, zobaczymy. Mam tylko 2 jego komedie. A dalej jest Pliniusz, historia naturalna. I tutaj najpierw chciałabym wam pokazać coś, co miałam przez lata i czym się posługiwałam, ponieważ wybór z Pliniusza to było jedyne, czym dysponowaliśmy. Był on przełożony przez Irenę i Tadeusza Zawadzkich. I no, 2 tomy, wydaje się całkiem gruba rzecz, no ale spójrzcie tutaj. Kolejne 4, zdecydowanie grubsze. Nóweczki, w sumie to jeszcze pachną, wydania do tego bilingwiczne. I te 4 tomy to nie jest wszystko, ponieważ z tego co wiem, mają być 2 kolejne. Jest to autor, który wśród niektórych ma opinię grafomana. Czasami pisywał strasznie nieprawdopodobne głupotki. Stylistycznie też bywa no, niezbyt porywający, a mimo to Pliniusza czyta się po prostu z zapałem. Dlatego, że Pliniusz jest absolutnym fanem świata, przyrody, jest uroczym gawędziarzem, który chce wiedzieć wszystko, a potem to wszystko chce nam opowiedzieć. Mam wrażenie, że mindset miał troszeczkę podobny do Herodota i ci dwaj by się raczej ze sobą dogadali, gdyby nie to, że dzielą ich po prostu wieki. Do Pliniusza jako do autorytetu w niektórych dziedzinach jeszcze w XIX wieku się odwoływano. Jego historia naturalna była hitem zarówno w starożytności, jak i w średniowieczu, jak i na dobrą sprawę we wszystkich innych epokach. To wydanie, które w tej chwili wam pokazuję, to jest pierwsze pełne polskie tłumaczenie Pliniusza, oczywiście dokonane przez zespół tłumaczy. No i cóż, ja go mogę tylko i wyłącznie polecić, tym bardziej, że momentami to jest jak u Klaudiusza Eliana kabaret, szczególnie tam, gdzie pisze o jakichś fantastycznych zwierzętach. Zresztą powiedzcie sami, jak tutaj nie doceniać człowieka tak ciekawskiego, że pojechał do Pompejów oglądać erupcję wulkanu z bliska? Sądzę, że ta informacja powinna o Pliniuszu powiedzieć wam wszystko. No i skoro jednego Pliniusza mamy za sobą, no to drugi Pliniusz, tym razem dla odmiany młodszy, jest to bratanek Pliniusza starszego, ale w pewnym momencie stał się jego adoptowanym synem, ponieważ no, ojciec Pliniusza młodszego zmarł i wuj postanowił go adoptować. To się bardzo często akurat w Rzymie zdarzało, nie powinna nas taka sytuacja w ogóle dziwić. Znany jest przede wszystkim jako polityk, mówca, prawnik oraz
pisarz, a tym, co jest najbardziej znane wśród jego pism, to jego listy, ponieważ prowadził bardzo bogatą korespondencję m.in. z cesarzem Trajanem. Dalej mamy Plutarcha z Herona, z którego stosunkowo dużo się zachowało. Tutaj chciałam wam pokazać akurat jego żywoty sławnych mężów. Mam takie trzytomowe wydanie bazujące na tym wydaniu z Ossolineum. Żywoty Plutarcha były wydawane bardzo różnie, zwykle niekompletnie. Nie ukrywam, że najchętniej przytuliłabym wydanie późniejsze w innym tłumaczeniu. Jeżeli chodzi o tego autora, no to jest on przede wszystkim mówcą, także politykiem, ale też i filozofem. I z takich właśnie ciekawych rzeczy filozoficznych mamy Moralia, to jest akurat wybór z tego dzieła. Był to zbiór 78 pism, których część zachowała się w całości, część we fragmentach. Część to są raczej pisma jemu przypisywane, a nie jego oryginalne. Ich tematyka jest bardzo różnorodna, ale przede wszystkim właśnie dotyczą filozofii. Do zbioru Moraliów wchodzi także list Plutarcha, który napisał on do swojej żony, po tym jak zmarła ich córka. Kolejny autor, o którym wypada mi powiedzieć, to Polibiusz, autor dziejów, historyk grecki, ale piszący przede wszystkim o Rzymie w okresie republikańskim. Ze względu na taką dbałość o poprawność chronologiczną i faktograficzną uznawany jest rzeczywiście za jednego z takich twórców niesłychanie rzetelnych, obok Tukidydesa za jednego z najbardziej takich prawdomównych, tak, historyków. Dalej jest Poseidippos oraz jego epigramaty. Był to poeta taki typowy hellenistyczny, bardzo dobrze wykształcony, bardzo erudycyjny, piszący głównie właśnie krótkie formy o różnorodnej tematyce. Kolejna rzecz to Prokopiusz z Cezarei. O, i to jest rzecz, muszę przyznać, że szokująca. Prokopiusz to jest już późny, bardzo antyka, właściwie już może nawet i początek średniowiecza, ponieważ to jest V wiek naszej ery, zmarł już nawet w wieku VI. I jest to najsłynniejszy chyba historyk bizantyjski, autor historii wojen i właśnie tej drobniutkiej, bardzo cieniutkiej historii sekretnej. Jeśli chodzi o historię wojen, której niestety nie mam, no to tam mamy do czynienia z opisem wojny z Gotami oraz Wandalami za czasów cesarza Justyniana. I ten Justynian oraz jego żona oraz różni tam przedstawiciele dworu są wychwalani jako wzory cnót wszelakich. A później wchodzi sekretna historia, która wywraca to wszystko do góry nogami, zanurza się w plotach, zanurza się w skandalach i właściwie można powiedzieć, że jest takim gigantycznym paszkwilem. Historia sekretna była rzeczywiście sekretna, bo przez około 450 lat przeleżała na jakiejś półce, w jakiejś bizantyjskiej bibliotece i nikt o niej nie wiedział. I sądzę, że o tej króciutkiej książeczce w tej chwili powiedziałam wystarczająco dużo i idziemy dalej. A dalej jest Seneka. Oczywiście Seneki nie będę bliżej przedstawiać, bo po pierwsze zrobiłam to już w osobnym materiale, a po drugie no jest to raczej twórca znany. Tutaj pokażę wam po prostu, co mam na półce z jego dzieł. To jest ciekawa rzecz. To są cytaty z różnych jego dzieł, no takie, które autor wyboru oraz tłumaczenia Stanisław Stabryła uznał za najciekawsze i jest to wydanie tych cytatów bilingwiczne. Można sobie Senekę poczytać w oryginale, a za chwilę zajrzeć na tłumaczenie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to są oczywiście jego kultowe dialogi. Seneka jest tragediopisarzem także i jest jedynym rzymskim tragediopisarzem, którego twórczość zachowała się do dzisiejszych czasów. Zachował się 10, dokładnie jego tragedii, ja mam 4. Tutaj jest Fedra, takie starsze wydanie. To jest nowa rzecz, wydana niedawno przez Elżbietę Wesołowską. Został przetłumaczony Agamemnon Seneki, którego właśnie już omawiałam na kanale. Natomiast tak naprawdę chciałabym wam polecić to. Uniwersytet Śląski wydał, wydaje mi się, że w tej chwili 4. Ja mam w papierze tylko 2 i w e-booku jeszcze 1. Tragedię Seneki i wydał to po prostu wzorcowo. Tutaj to są wydania monograficzne. Tutaj na początku jest komentarz, który dosłownie wers po wersie tłumaczy nam zawiłości stylu Seneki, a dopiero później mamy aparat krytyczny, tam te wszystkie ważne filologiczne rzeczy, a później mamy bilingwiczne wydanie
tragedii oraz jej tłumaczenie. Fantastyczna, absolutnie fantastyczna rzecz. Tutaj mam Kobiety fenickie przez Tomasza Sapotę oraz Iwonę Słomak, przetłumaczone i opracowane. A tutaj Iwona Słomak i już TSS, opracowanie jeszcze grubsze. To jest po prostu, nie mam słów, jak wspaniałe jest to wydanie. Naprawdę polecam gorąco. A i wracamy jeszcze oczywiście do filozofii Seneki, listy moralne do Lucyliusza. Tutaj wszystkie, jakie się zachowały, w tłumaczeniu akurat angielskim. I przed chwilą mówiłam, że jedyny znany z imienia tragediopisarz rzymski to Seneka. Jest jeszcze jedna tragedia rzymska, która się zachowała do odmiany pseudo-Seneki. Jest rzeczywiście napisana jego stylem i pasowałaby do korpusu jego dzieł, natomiast no, odbiega, jeżeli chodzi o tematykę, ponieważ wszystkie tragedie Seneki, tych 10, które są uznawane za oryginalne, to tragedie traktujące o tematyce mitologicznej, natomiast Oktawia opowiada o smutnych losach pierwszej żony cesarza Nerona. Bycie żoną Nerona to nie było najlepsze zajęcie na świecie, tragedia jest bardzo dobra, polecam. I idziemy dalej, a dalej jest Sextus Empiryk przeciw fizykom i przeciw etykom. Autor z przełomu II i III wieku naszej ery, przede wszystkim lekarz i filozof, a filozofia, z którą go kojarzymy, to sceptycyzm. I właśnie wykładem tegoż sceptycyzmu są te jego dziełka, które w dużym skrócie i uproszczeniu mówiąc opowiadają o niemożności poznania w zakresie fizyki, logiki oraz etyki. Bardzo ciekawa i chyba mało znana, takie mam wrażenie, rzecz. No i dalej twórca już taki bardziej kultowy, Sofokles. Wszyscy czytaliśmy w szkole przynajmniej Antygonę, niektórzy również Króla Edypa i tutaj nie będę się za bardzo rozgadywać, ponieważ już Antygonę Wam przedstawiałam na kanale. Tutaj jest przekład Kazimierza Morawskiego w opracowaniu Stefana Srebrnego, uzupełniony później przez Łanowskiego. Tutaj jest ciekawa w sumie rzecz, ponieważ spolszczenie oraz opracowanie wszystkich tragedii Sofoklesa przez Antoniego Liberę. Nie jest to tłumaczenie, Libera nie korzystał z tekstów oryginalnych, korzystał natomiast z dostępnych mu tłumaczeń polskich, angielskich i jakichś tam chyba jeszcze. Muszę przyznać, że jest to bardzo dobrze czytająca się wersja Sofoklesa, chociaż no jest dalsza od oryginału niż przyzwyczaiły nas te takie bardziej filologiczne przekłady. I wprawdzie spółki niżej, ale też Sofokles. Tutaj Wam jeszcze chciałabym pokazać najnowsze tłumaczenie już z XXI wieku. No znowu Robert Chodkowski, ponieważ on przetłumaczył zarówno wszystkich tragików greckich w ostatnich latach, jak i Iliadę i Odyseję. No muszę przyznać, że translatorskie bardzo płodne ma życie i doskonale się to czyta. Polecam zdecydowanie. Sofokles za nami, przechodzimy dalej. A dalej jest Gajusz Juliusz Solinus oraz jego zbiór wiadomości godnych uwagi albo Polihistor. Dziełko, o którym miałam okazję powiedzieć już, sądzę, że bardzo dużo na kanale. Bardzo ciekawa, chociaż no, muszę przyznać, taka też mocno oryginalna rzecz. Solinus to kolejny gawędziarz, tak o wszystkim po trochu. Rzymski pisarz pochodzący z III lub IV już nawet wieku naszej ery. Taki trochę Pliniusz starszy, tylko na zdecydowanie skromniejszą skalę. Zresztą z Pliniusza oczywiście korzystał. Ja Solinusem jestem absolutnie zachwycona. Bardzo się cieszę, że to pierwsze polskie tłumaczenie ukazało się na język polski. Przy okazji jest oczywiście bardzo intensywnie skomentowane, bardzo dobrze opracowane i jest to także wydanie, jak możecie zobaczyć, bilingwiczne. No, tekstu łacińskiego jest zawsze mniej trochę niż polskiego, dlatego że łacina jest po prostu z językiem bardzo bardziej zwięzłym. I idziemy dalej. Kolejne dzieło, o którym miałam okazję z pełnym entuzjazmem opowiadać w tym roku na kanale, Stacjusz oraz jego Tebaida. Ale Tebaida to nie jest jedyne, co Stacjusz napisał. Pisał także krótsze formy, między innymi okolicznościowe, które zebrane są pod takim tytułem wspólnym Sylwy. Jeżeli chodzi o Tebaidę, to jest wspaniała, absolutnie wspaniała rzecz. Mówi o wojnie, o władzę nad Tebami właśnie między synami Edypa. Edyp ich przeklął, Eteoklesa i Polinejkesa i no, tak naprawdę ta historia znana między innymi właśnie z Sofoklesa, z Antygony, tutaj możemy przeczytać ją w formie zdecydowanie dłuższej, epickiej i muszę przyznać, że jest to epos bardzo dobry. Ja Tebaidę absolutnie uwielbiam. Nie wiem, dlaczego ona w tej chwili jest tak niepopularna.
Natomiast jeśli chodzi o tę drugą jego rzecz, Sylwy, to jest coś, co bardzo zainspirowało polskich późniejszych twórców, szczególnie barokowych, ponieważ pewnie kojarzycie takie zbiorki utworów różnorodnej treści zatytułowane Sylva Rerum. To właśnie od Sylw Statiusza one biorą swoją nazwę. Ale myślę, że już się wystarczająco dużo z Statiuszem nazachwycałam. Przejdźmy wobec tego dalej do Swetoniusza i jego żywotów Cezarów. No, Swetoniusz to jest plotkarz cudowny. Jego dzieło jest wspaniałe. Opowiada o kolejnych cesarzach, intrygach, spiskach, mordercach i to wszystko jest napisane sensacyjnie, wartko, no po prostu wciąga, co tu dużo mówić, bo tutaj jest wszystko to, co kojarzymy ze starożytnym Rzymem, tak? Czyli przewroty pałacowe, knucia, jakieś krwawe spiski. W czasach cesarza Hadriana został sekretarzem cesarskiej kancelarii, co dało mu dostęp do całej masy materiałów źródłowych. Jest to świetne źródło historyczne, ale także rewelacyjne źródło do badania obyczajów panujących na dworze cesarskim. Mamy tego dwa tomy. Jest co czytać i lekturę tę serdecznie polecam. Kolejny twórca to Sydoniusz Apolinary. Zachowały się po nim listy oraz wiersze i jest to twórca już dość późny, ponieważ żył w V wieku naszej ery, był przede wszystkim poetą, dyplomatą, był także biskupem. Zaliczany jest do grona ojców Kościoła i uznawany za jednego z takich ważniejszych twórców rzeczywiście tego okresu. Wśród jego wierszy znajdziemy przede wszystkim utwory na cześć rzymskich cesarzy oraz innych ważnych osobistości z rzymskiej sceny politycznej. Poza wierszami oczywiście są jeszcze listy, które świetnie pokazują obraz życia warstw wyższych w tamtej epoce w Imperium Rzymskim. Kolejny twórca, Syliusz Italicus oraz jego epopeja o wojnie punickiej. Udało mi się w końcu trafić gdzieś na pierwszy tom i mam już komplet, bo przez dłuższy czas miałam tylko tom drugi. Jest to epos historyczny, chyba najdłuższy w ogóle epos rzymski, składający się aż z 17 ksiąg, liczący ponad 12 tysięcy wersów, wzorowany na Eneidzie. Tematyka historyczna opowiada o wojnach z Kartaginą. Idziemy do Tacyta oraz jego dzieł. Tutaj mam dwutomowe dzieła zebrane. W tomie pierwszym roczniki, czyli takie najważniejsze jego dzieło historyczne do praktycznie czasów już samego Tacyta. Tak przy okazji ktoś takie portreciki namalował na tylnych okładkach. Tutaj mamy w drugim tomie dzieje, Germanie, żywot Juliusza Agrykoli oraz dialog o mówcach. Tacyt jest autorem dobrze czytającym się, chociaż trzeba przyznać, że nie zawsze był super popularny. Poczytnością zaczął się cieszyć dopiero gdzieś w okolicach renesansu. A dalej jest kolejny komediopisarz rzymski, tym razem Terencjusz. Tutaj mam wydanie, w którym są tylko trzy komedie w przekładzie Mieczysława Broszka, natomiast mam także pełne wydanie wszystkich jego komedii w przekładzie Ewy Skwary. No, ja nie jestem fanką, jak już dzisiaj wspominałam, komedii rzymskiej, no, ale sądzę, że powinnam może wrócić do niej, żeby się przekonać, czy to tylko złe wspomnienia ze studiów, czy po prostu nie lubię jej tak naprawdę. Idziemy do Tibullusa oraz jego elegii miłosnych. Tibullus to oczywiście poeta, żył w I wieku przed naszą erą i obok Owidiusza i Propercjusza uznawany jest za jednego z trzech takich najważniejszych elegików antycznego Rzymu. Oprócz tego, że pisał o miłości, znajdziemy tutaj także pochwały uroków wiejskiego życia, opisy różnych świąt oraz rzymskich obyczajów. I wracamy do starożytnej Grecji, tym razem V wiek przed naszą erą, wojna peloponeska. Mój nieszczęsny, opuszczony drugi tom tego dzieła, ponieważ pierwszy mi zaginął ze wstępem tutaj, to jest przedruk tej edycji z Ossolineum, natomiast niedawno otrzymałam w prezencie od wydawnictwa dokładnie to samo tłumaczenie wojny peloponeskiej, tylko po prostu w takiej ładnej szacie graficznej. Tukidydes jest autorem specyficznym w czytaniu, ale zdecydowanie wartym czytania. Nakręciłam o nim osobny materiał, w którym mam wrażenie, że uzasadniam wystarczająco dobrze, dlaczego absolutnie warto się z tym autorem zapoznać osobiście, więc teraz nie będę przedłużać i przejdziemy dalej, a dalej jest Marek Terencjusz Varron, też rzecz od niedawna na mojej półce. Kolejna z tych książek, które mają bardzo dużo
przypisów i są to przypisy jak najbardziej uzasadnione. Jest to dzieło o języku łacińskim. Najstarsza, najbardziej wpływowa rozprawa lingwistyczna, absolutnie bezcenne źródło wiedzy o łacinie, przede wszystkim archaicznej, o przemianom, jakie zachodziły w tym języku, kopalnia także cytatów z niezachowanych do dzisiaj dzieł i autorów. Niestety nie jest to dzieło zachowane w całości z 25 ksiąg, zachowało się jedynie 5. Varron w ogóle był łodnym pisarzem, ponieważ przypisuje mu się aż 74 dzieła w 620 księgach. To jest rzecz, której jeszcze nie przeczytałam w całości, do której trochę zaglądam jak do encyklopedii, przeczytałam już także wstęp. Turbo wykształcony Rzymianin, który z pasją i znawstwem opowiada o swoim własnym języku, czy chcieć czegoś więcej. Tak chcieć, żeby znalazła się reszta. Nie tylko tego dzieła, ale wszystkich dzieł Varrona najlepiej. No, sądzę, że szansa na to jest nikła, ale nadzieję może warto mieć. I ostatni na tej półce, ale nie ostatni w ogóle, Velleius Paterculus. Autor z pierwszego wieku przed naszą erą, oczywiście, jak wskazuje tytuł, Historia Rzymska, rzymski historyk, który napisał taką właśnie oto zgrabną, niewielką, króciutką historię Rzymu w pigułce. Nie jest to autor uznawany za szczególnie wiarygodnego, nie był też jakoś super popularny w antyku. Na dobrą sprawę, no to jego dzieło było takie dość nieznane, dopiero odkryto je na nowo w wieku XVI. Ta historia jest pisana dość specyficznie, ponieważ ten chronologiczny taki tok narracyjny jest przerywany licznymi anegdotami, licznymi wstawkami, na przykład notkami biograficznymi ważniejszych postaci, czy też dygresjami na temat literatury. I ostatnia półka, na której mam jakieś dzieła antyczne i na niej tak naprawdę tylko dwóch autorów, a wśród nich przede wszystkim Wergiliusz, autor kultowej Eneidy, takiego najbardziej turbo-rzymskiego dzieła antycznego, piewca wielkości imperium, twórca z czasów augustowskich, uważany za jedną z najważniejszych postaci w dziejach światowej literatury. Oprócz Eneidy, która opisuje, jak możemy się domyślać, losy Eneasza, czyli syna Anchisesa oraz bogini miłości i seksu Afrodyty, który uciekał spod Troi, żeby zgodnie z proroctwem założyć nowe, lepsze królestwo. Autor także innego eposu, mianowicie Georgik, eposu dydaktycznego, który opowiada w 4 księgach o rolnictwie, sadownictwie, hodowli bydła oraz pszczelarstwie. Sam Wergiliusz określał swój epos jako sielską pieśń, ponieważ Georgiki nie są traktatem, nie są podręcznikiem, który obejmowałby całokształt ówczesnej wiedzy z zakresu rolnictwa. I jakby to egzotycznie w tej chwili nie zabrzmiało, to jest to także rzecz bardzo patriotyczna, ponieważ sławi przede wszystkim tę dawną obyczajowość rzymską i propaguje powrót Rzymian do uprawiania roli, do tych takich pradawnych cnót. Jeżeli chodzi o Eneidę, to tłumaczenia mam Tadeusza Karyłowskiego i ono jest takie, powiedzmy sobie szczerze, troszkę jednak trącące myszką i nie czyta się najłatwiej. Zdecydowanie lepsze jest tłumaczenie Zygmunta Kubiaka, jest zdecydowanie przystępniejsze, a oprócz tego zupełnie niedawno udało mi się nabyć także tłumaczenie Davida Westa. I ostatni z autorów, o których chciałabym dzisiaj powiedzieć, to Witruwiusz i jego dzieło o architekturze. Rzymski architekt żyjący w pierwszym wieku przed naszą erą, konstruktor machin wojennych, twórca tak zwanego człowieka witruwiańskiego, czyli tego słynnego opisu proporcji ludzkiego ciała wpisanego w kwadrat oraz koło. Oczywiście oryginalny rysunek Witruwiusza się nie zachował, ale na szczęście mieliśmy Leonarda da Vinci, który na podstawie opisu postanowił dać nam swoją wersję. Traktat o architekturze jest jedynym jego dziełem, które dochowało się do naszych czasów. Zaginęło, nie było zupełnie znane. Dopiero w XV wieku zostało odkryte na nowo. Stało się jednym z najbardziej wpływowych dzieł o architekturze w historii świata, ponieważ te wszystkie style, które wzorowały się na antyku, za wzór, za przykład brały Witruwiusza. Dzieło to początkowo było ilustrowane, niestety oryginalne rysunki nie zachowały się do dzisiaj, mamy tylko i wyłącznie tekst. Jest tłumaczenie na język polski, którego ja nie posiadam. Ono z rzadka pojawia się na jakichś aukcjach internetowych, mam nadzieję, że kiedyś je zakupię. Mam w tej chwili tylko i wyłącznie to tłumaczenie angielskie. I jeśli chodzi o autorów antycznych, to mój bookshelf jest już kompletny. Tutaj możecie zauważyć, reszta półki to przede wszystkim różne mitologie, Parandowski, Markowska, Kubiak,
słownik mitologiczny Grimala, Robert Graves, Timothy bodajże, Gantz, tak, Ari Greek Myth, to jest bardzo dobre, dwutomowe wydanie, bardzo dziwnie wydane, bo właśnie są różne grzbiety. No i tutaj taka nóweczka sprzed paru lat, mitologia grecka i rzymska, spotkania ponad czasem Katarzyny Marciniak. To już jest takie szukanie nawiązań mitologicznych w kulturze współczesnej, mity rzymskie, bogowie Grecji. Tu się jakby kończy literatura mityczna, jeżeli chodzi o Grecję i Rzym na mojej półce. I następne dwie książki, które w tej chwili tutaj są, to dwie pozycje historyczne. Kultowe dzieje Grecji Hammonda oraz historia powszechna, starożytność Adama Ziółkowskiego. Jak widzicie, w tej chwili na półce nie jest już tak ciasno, jak było kiedyś, ponieważ ostatnio zrobiłam porządki i no, optymistycznie zakładam, że jeszcze nieco dzieł antycznych dokupię, dlatego teraz na półkach jest tak troszkę luźniej, żeby można było tutaj oczywiście te półeczki dopakowywać z czasem. No i tak jak zapowiadałam, wydało się wszystko, wiecie już co mam, wiecie już czego nie mam. I na koniec chciałam powiedzieć, że te dwa lata, które spędziłam tutaj na YouTubie, nagrywając moje, mam nadzieję, że do rzeczy i mam nadzieję, że wystarczająco humorystyczne materiały o literaturze antycznej, minęły bardzo, bardzo szybko. Mam nadzieję, że jeszcze przynajmniej rok albo nieco więcej nagrywania materiałów przede mną, bo jak widzicie, autorów antycznych jest cała masa i jest o czym mówić. Oczywiście chciałam w tym momencie podziękować wszystkim, którzy zasubskrybowali przez te dwa lata ten kanał, którzy wchodzą ze mną w interakcję w komentarzach, którzy dają lajki, którzy wpadają także na mojego Instagrama. Po to trochę założyłam kanał, żeby mieć się komu wygadać o mojej pasji i cieszy mnie, że nie jestem w niej osamotniona, że są tutaj ludzie także zainteresowani antykiem, ale także i innymi, również współczesnymi książkami, o których okazjonalnie tutaj opowiadam. Dzięki wielkie za to, że towarzyszycie mi w tej przygodzie, bo prowadzenie tego kanału to jest dla mnie niesamowita frajda i mam nadzieję, że tą radością gdzieś Was jakoś zarażam. Przy okazji, oczywiście nie zaprzestawajcie, nadal subskrybujcie kanał, nadal dawajcie lajki, nadal dzielcie się w komentarzach swoim zdaniem o literaturze, o której opowiadam. Dajcie znać, jak wyglądają Wasze biblioteczki antyczne, ale niekoniecznie. Dajcie znać, co uważacie, że powinnam do swojej jeszcze dokupić. Ja wiem, że powinnam dokupić wszystko, ale napiszcie mi o Waszych ulubionych autorach, których jeszcze mi brakuje. Może razem w komentarzach gdzieś stworzymy taką biblioteczkę antyczną idealną. To jest myśl, prawda? Dajcie znać, czy taki oryginalny jak na mnie format jakoś się sprawdził, czy dałam radę, że tak ujmę to kolokwialnie, z moim bookshelf-turem. Starałam się powiedzieć o każdym autorze cokolwiek, żeby no, nie było to takie po prostu pokazywanie, to jest książka i ma okładkę. Mam nadzieję, że jakoś z tego wybrnęłam, pomimo że no, paru autorów pamiętam jak przez mgłę. Tak. Na dzisiaj to tyle. Nagadałam się. Fanowską tyradę o moim podręcznym, antycznym księgozbiorku można uznać za zamkniętą. Pozostaje mi już tylko bardzo serdecznie Was pozdrowić i do zobaczenia następnym razem. Pa! A like and subscribe? Aha! Głos z ofu mówi mi, że jeszcze like and subscribe. Wprawdzie już chyba o tym wspominałam, ale tak, no wiecie co robić. Algorytm to kocha. Dajcie mu coś. Pa. Proszę. Widać mnie? Tak. Z jego dzieł korzystali liczni inni, na przykład Tytus Liviusz, o którym dzisiaj już wspominałam, Pliniusz Starszy, Plutarch oraz Apian. O, widzę, że mój operator się bardzo nudzi. Także tak. Czy to jest pierwszy raz, kiedy Gajusz pojawia się dzisiaj w kadrze? Nie? O. Okej. W takim razie właśnie w tej chwili zauważyłam, że mamy niespodziewanego gościa w postaci jedynej kukiełki, którą zrobiłam na szydełku w swoim życiu. No tak, dzisiaj nie siedzę sama przed aparatem, a mam operatora i najwyraźniej się troszeczkę nudzi. I teraz przydałoby się nagrać podsumowanie. Podnieś tylko ten do góry, ja będę sobie tutaj siedzieć i powiem słowo kończące.
Może tak być? Teraz się powinien pokłonić publiczności.